Dzień dobry, wieczór, witam wszystkich serdecznie na spotkaniu z Mrocznymi Cieniami w grze Thief The Dark Project z 98 roku. W zasadzie gramy w grę Thief Gold, jeszcze podrasowaną rozmaitymi upiększaczami, aby doprowadzić do sytuacji, kiedy ta gra nie wygląda w sposób urągający przyzwoitości. Nigdy nie wyglądała, ale tak mówię tylko. Moi drodzy, dziękuję za nieprawdopodobne liczne stawienie się. Wiedziałem, że ta gra rezonuje mocno w waszych mrocznych sercach, ale nie sądziłem, że aż tak bardzo. Wobec tego szybciutko, zanim przejdziemy dalej, przywitam się chociaż częścią z was, a więc witam The Strongest La Paz, który jest na górze tutaj czatu, bo ten czat mi się... O, już zniknęło osoby różne, ale szybciutko. Marcin Nazweito, Marcin Woliński jest... O, jest Rysław, w którym pisze, że się będzie czas spóźniony. Będzie spóźniona transmisja. Zły Maciek, Nagabywaczkur, M Spacja D dużymi literami, który informuje, że jest zniżka dzisiaj, od dzisiaj na Steamie. Mateusz M, Śpioszek, Łukasz Gasztyk, Piaskowy Najeźdźca, jest Artemus i jest Popcornik. Moja droga, za późno. Dziękuję, że wpadłaś. ZW, Zbyszek Z, Jacek Skoczelas i Justyna Rosaska. Witajcie. Ściciel Toksyczny i Łukasz Jodłowski i Kasztan 2121 i Golem, Spotifyer, który już 19 miesięcy subskrybuje na Twitchu. Jankę Sikomania, Tytus Stobiński, Pikmit, Sokoli Owad, Multi SJ, Balrog 72, Laurelin, Kunik. P Spacja B, małymi literami, Christy 147, ciekawe, czy szanowna małżonka P Spacja B też się pojawi, Slowikus, Jach, jest żona PB, witam serdecznie, Bex, Jarek dołącza subskrybentów, dziękuję bardzo Jarku, Milton, Nagabywacza kur, witałem, ale jeśli nie witałem, to witam teraz, Artemus i Wściekły subskrybuje po 4 miesiącach znowu, dziękuję Wściekły bardzo, i Artemus, BJ Sawyer, Michał, Zero Shutdown, Paweł Cywis, Milo, Milo Sadzic, słynny chorwacki koszykarz, Roman 6796, Rigby, CB78, Slayer, Dawidow 5, Artur Rubin, Miltom 888, Anecia, Lechu 4 Siła, Dark Defender, Matix, witaj Matixie, Marcin, Zbyszek Boszyński, Andrzej Paluch, Ekilat, Jichu, X25, Balrog.pl, to chyba są dwie różne osoby, Balrog72 i Balrog.pl, witam obu bardzo serdecznie, Grzegorz Supruniuk, Włodek Czajkowski, Michał, Adi Retrofan, Snowman Frost, Tomik 440, Eddie 2032, Lopulus, Pulopo? Witam. Paweł Cywilis, Lubo, Luke Z, Dark Defender, już witam. Fryderyk Wyczawski, Voldominator, Superball.pl, Michael Myers, Simon YouTube, OrkV, Andrew, numer 1, Krycho, witam ponownie. Dariusz, Epic Fail 89, Nomad, Bidon, Dziura, Okrutny Julian, Szakalik, Kenshin, Kenji. I Kemorek, i Libertyn, i Firesoul.pl, i Spiral LM, i Vincent T, i Luke 89, i Pewex, Boże, i Klekot 84, cały czas przewijam, Zalineus, Ania Nykiel, witam serdecznie, Sachers, P, Spacja B dużymi literami,
Teraz Pes Pasja B małymi i Pes Pasja B dużymi powinni uścisnąć sobie dłonie. Jack, Fred, Piotr Bejer, Shine Hopes i Prusaku. Boże, pewnie i tak część pominąłem, za co przepraszam. I jeszcze witam i Shalom. Moi drodzy, jest Thief. Gra Thief została wydana w 98 roku, 26 lat temu, więc kawał czasu minęło od tego dnia. Jeszcze szybciutko Bartka i Jacuna powitam. I oczywiście była wydana na komputery, które obsługiwały głównie monitory 4.3, dlatego jak widzicie na górze, to jest wersja już spatchowana. Fryderyku, serdecznie dziękuję za 18 miesięcy wsparcia. I to bardzo doceniam. Więc to jest wersja Thief Gold, która została spatchowana różnymi udoskonaleniami, wprowadzającymi tekstury lepsze i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, odnośnik do tego macie w opisie tego odcinka na YouTubie. Jeśli ktoś ogląda na Twitchu, to zachęcam do zaglądnięcia na YouTube, zasubskrybowania od razu przy okazji. I tam jest też informacja odnośnie polskiej wersji. To jest polska wersja, w której zostały spolszczone wszystkie przerywniki, bardzo ładnie, oraz zostały spolszczone opisy misji, natomiast teksty podczas misji są po angielsku. One w ogóle się pierwotnie w wersji Thief, tej Dark Project, ani chyba w Gold nie wyświetlały. Tutaj społeczność stworzyła możliwość wyświetlania tych napisów, one się pojawiają, ale po angielsku, więc ja czasami będę coś tam tłumaczyć nieudolnie. Piąte przez dziesiąte, mam nadzieję, że pomogę wam wejść w atmosferę tego świata. Niedawno została wydana misja, kampania cała, profesjonalnie zrobiona, opowiadająca historię taką będąca wstępem do Thiefa, ale my gramy w Thiefa od początku. Będzie Gareth, historia Garetha, wspaniale ugłosowionego przez aktora Stephena Russella, który, taka ciekawostka, był też głosem Corvo Tano w Dishonored 2, co łączy te światy bardzo. Ja cały czas mówię, że Dishonored, które uwielbiam absolutnie, to jest kontynuacja Thiefa 300-400 lat później w porównaniu do tego, co mamy tutaj w grze. Jestem przekonany, że te światy są połączone. No i cóż, zaczynamy. Będę chciał przejść całego Thiefa na transmisjach. Nie wiem, ile mi te transmisje zajmie. Kiedyś bardzo byłem w ten świat Thiefa wciągnięty. Zabawiałem się w tak zwane ghostowanie, czyli przechodzenie etapów tak, żeby nikt nie zauważył, że tam byłem. Nie pamiętam, jak to się robi. Nie będę zabijał, bo ja nie zabijam w takich grach. Jeśli nie ma konieczności, będę starał się likwidować przeciwników po cichu, a w ogóle jeśli będzie taka okazja, to będę starał się ich omijać całkowicie. Więc podpisałem ci maila odnośnie Black Parade. Będzie Black Parade też zły Maćku, bo zły Maciek to jest osoba, która bardzo liczyła na to, że Thief się pojawi, wobec tego pojawił się. Zły Maćku, dedykacja dla ciebie też. Cała trylogia, będą wszystkie Thiefy ogrywane. Wszystkie, chcę przejść wszystkie Thiefy, znaczy trylogia, to jest Thief ten na Xboxa i PlayStation 4, który wyszedł. Więc mamy Thief, The Dark Project, Thief Metal Age, Thief Deadly Shadows, później Thief Goły, no i mamy... Później oczywiście Dishonored 1 i 2, genialne gry, czekam na 3. Moi drodzy, przechodzimy do gry. Tutaj na razie to tylko tak wygląda, bez obaw. Zaraz znikną te rzeczy brzydkie, tylko jeszcze sobie przerzucę. Gdzie jest? Myszko, gdzie jesteś? Zniknęła mi myszka. Poczekajcie. Nie wiem, gdzie jest myszka. O, tutaj na tym ekranie. Nie chcę wejść na to okienko z grą. O, jest. Powinniście słyszeć grę. Nie będę grał na ekspercie, nie, za długo nie grałem w Thiefa. Grałem na ekspercie kiedyś, teraz za długo, na normalnym poziomie gram, bez szaleń. Zobaczymy, jak będzie szło. Jeśli okaże się, że pamiętam różne myki i tak dalej, to przejdę na wyższy, ale nie chcę się frustrować na samym początku, więc dajemy jeszcze ustawienia chyba sobie. Joystick wyłączony, powrót widoku wyłączony, gra, obraz, mgła, wszystko powłączane. A biało, dziękuję za subskrypcję. Tylko sobie jeszcze powiększę ekran, momencik, żeby mi... O, znacznie lepiej. I mówię, te białe ramki zaraz znikną, bez obaw. Zaraz znikną. Sterowanie muszę sobie chyba zmienić. Dostosuj sterowanie. Bieg naprzód to jest W, ruch naprzód to będzie... Nie, to właśnie powinienem... Bieg naprzód powinien być z shiftem, nie? Ruch powinien być... Ruch do tyłu S. W prawo... No właśnie, tu jest wychylanie się. Ruch w lewo nie potrzebuje. Nie, jest A
idę. Obrót nie potrzebuję w ogóle. Spojrzenie też nie potrzebuję. Wyśrodkowanie też. Wychylenie Q i E jest dobrze zrobione. Przykucnięcie jest pod C, skok jest pod spacją. Atak myszą. Nie będę atakował, co? Przynajmniej nie będę walczył. Będę strzelał z łuku. Zmiana prędkości Shift. Dobrze. Dobra, to chyba jest dobrze. Wszystko jest ok. Swobodne podtrzymanie, upuszczanie jest pod R. Dobra. Dajmy wróć. Zobaczymy jak z czułością, chyba czułość sobie, ja zawsze lubię na wysokiej czułości. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Zły Maćku, zobaczymy jak będzie. Na razie nie chcę się sfrustrować, wiecie? Ja kiedyś pamiętam, było takie wyzwanie wśród miłośników FIFA, żeby przechodzić pierwszy etap na czas. Mi chyba się udało do 58 sekund zejść. Tam przebijałem się przez bramę na początku, zresztą zaraz zobaczycie. Dajemy nowa gra ze szkoleniem. Ze szkoleniem, żebyście zostali wprowadzeni w te światy, bo jest po polsku też, więc zaczynamy. Uwaga! Patrzcie. Istotą równowagi jest obojętność. Przywiązać się do sprawy, polubić lub znienawidzić, to utracić równowagę. A wtedy żaden czyn nie budzi już zaufania. Majar, trzeci strażnik. I was a kid. No parents, no home. O, nie ma napisu. O, poczekajcie. Dobra, przepraszam. Zrobimy to od nowa. Muszę zmienić jedną. Wyłączę na chwilkę grę. Widać, że jedna opcja w tym modzie, którego używam, przycięła obraz. Więc sekundka, zaczniemy zaraz od nowa. Teraz na chwilkę wychodzę z gry. Wejdziemy sobie. O, widzieliście, grałem we WW czy Kia. Wejdziemy sobie do zarządzaj, przeglądaj pliki lokalne. I tutaj mamy taką możliwość jak odpalenie tego moda, który tym zarządza. Nazywa się to New Dark Graphic Settings. Odpalam i wyłączam Crop Movies off. I wyłączone są Crop Movies. I teraz zaczniemy od nowa, bo to jednak zbyt źle wyglądało. Więc zaczynamy od nowa. Thief Gold. Graj. Hop. O, popatrzcie, od razu. Co, Nintendo, podobały mi się. Znaczy, nie były super, ale ja lubię Thiefy. I uwaga, Dishonored też będą z czasem ogrywane. Chcę całą tą mroczną serię przejść. Jeszcze raz, nowa gra, rozpocznij szkolenie i idziemy. O. Didn't treud Jula. Dziękuję, ale nie wiem, czy można jeszcze mojego odnośnika używać. Ale mam nadzieję, że będziesz dobrze bawić z questem. Witam wszystkich bardzo. Boże, 400 osób, co to się dzieje? Dziękuję wszystkim za życzenia miłego wieczoru. I dziękuję autorom z Polszczenia. Bardzo dziękuję. Wykonaliście kawał świetnej roboty. Running messages and picking pockets to keep my ribs from meeting my spine. One night I saw a man. Folks just passed him by like he wasn't there. I thought he must have something valuable, so I snuck up on him and made a grab. That's not for you. Please, sir, I'm hungry. Don't tell the hammers, I promise. What is your name, boy? Garrett. You have talent, lad. Let go of me, old man! To see a keeper is not an easy thing. Especially one who does not wish to be seen. We have a need for those as gifted as yourself. Zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby przetłumaczyć keeper nie jako strażnik, tylko jako piastun. Piastun byłby lepszy. Sądzę. Tak samo hammers, młotodzierżcy. Chyba tak kiedyś był długi... Długi wątek był na forum Gola. O Thiefie, ja tam uczestniczyłem, był też kolega Bukary, nie wiem, może się pojawi, serdecznie pozdrawiam. Postępuj wedle wskazówek instruktora, aby ukończyć trening, dalej. No i teraz już powinny te białe ramki zniknąć, o widzicie, i opatrzcie. Welcome, young Garrett. In the nearby rooms I will instruct you in the various skills you will need to survive. Please stay in the entrance area to each room while I explain the room's purpose. When you are ready to begin your lessons,
Wol Dominatorze, witam. Wyłączymy siódme przekazanie, tak. I popatrzcie, no gra wygląda znacznie lepiej, niż wyglądała kiedyś, prawda? No, kurczę, chyba za dużą czułość zrobiłem myszki, bo... Dobra. Chyba tak, chyba za dużą czułość zrobiłem, ale zobaczymy. Tak, to pierwszy stary Thief. Mamy klejnot u dołu ekranu, który pokazuje, czy jesteśmy ukryci, czy też nie. Wiecie co, ja sobie zgaszę moją tą lampkę, która tutaj jest. To jest gra, którą trzeba grać w ciemności. O, od razu wyglądam mrocznie. To jest gra, która będzie ciemna, od razu powiem. Więc kucnąłem, kiedy kucnę, no to nie jestem słyszalny. Mogę się poruszać, chociaż chyba, że biegnę, więc z shiftem teraz idę, żeby nie dać się usłyszeć. Widzicie, klejnot jest czarny, więc strażnik, który tutaj jest, o, widzicie, tu jest strażnik. Zastanawiam się, czy nie zwiększyć gammy, no ale wtedy obawiam się, że klimat gry troszkę by uleciał. Za dużo byłoby widać. To jest gra, którą trzeba grać po ciemku. Teraz mogę wejść tutaj do niego i on powie, że... O, super! Well done. O. I did not see you approach. Nie widziałem, jak podchodzisz. Open the door to continue. When the door is near the center of your screen, it will light up, indicating that it is selected. To manipulate selected doors and other objects. Użyj, czyli prawy przycisk, tak? Tak, mysz dwa, proszę bardzo. Good. Proceed down this corridor for your next test. Fletcher, oczywiście, że mnie irytuje niedostępność polskich wersji na GOG-u, zwłaszcza kiedy są to wersje gier zrobione przez CD Projekt. Boję się, że to może być też przy niektórych tytułach chyba w cudzysłowie moja wina, bo ja je tłumaczyłem i chyba prawa do tych wersji cały czas, tych pierwszych zwłaszcza gier, wtedy jeszcze jak robiłem na umowę o dzieło, to chyba nie przekazywałem praw tylko tych intelektualnych do, znaczy intelektualnych nie mogę, autorskich też nie mogę, praw majątkowych chyba nie przekazywałem, więc możliwe, że to jest związane z tym faktem, iż mam prawa do spolszczeń. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Dobra, idziemy. W każdej chwili możesz spojrzeć na mapę, popatrzcie. Mapa też jest spolszczona. I to nie jest taka mapa, że jest wasze położenie zaznaczone dokładnie, to jest mapa taką, jakbyście wyciągnęli, o! Mam mapę. Nierobku, serdecznie dziękuję za ponowną subskrypcję. I rzeczywiście proszę o kciuki w górę. Znowu, nie wiem, co się dzieje z YouTube'em. Był taki okres, kiedy zwróciłem się do was, drodzy widzowie, z prośbą o subskrypcję i tak dalej. I rzeczywiście przez 2 tygodnie szło pięknie i nagle znowu, ten tydzień, martwica. Nie wiem, skąd to się dzieje. Jak to się dzieje? Eskalusie, dziękuję serdecznie. Idziemy. Wiecie co, ja muszę zmniejszyć czułość, bo dałem sobie zbyt wysoką czułość ustawienia nam tutaj. Zawsze grałem tak, jak grałem, ja dużo grałem swego czasu w Quake'a, bardzo dużo w Quake'a grałem. I w Unreal'a Tournament, ale głównie w Quake'a 1, w Quake World'a. I grałem tak, żeby delikatnym ruchem być w stanie się obrócić o 180 stopni. I trenowałem to bardzo długo, tak żebym mógł coś takiego zrobić. I zawsze, żeby w 9 na 10 próbach, żebym się obrócił o 180 stopni, lekkim ruchem. I teraz muszę się nauczyć poruszać po cichu. Tak, słuchaj własnych kroków. Jak widzicie, tu na środku jest metalowa podłoga. Czyli muszę wejść na górę tej platformy, czy też podestu, nie dając się usłyszeć. Strażnik jest odwrócony do mnie plecami. Wiadomo, że nie mogę wejść tutaj, no bo to jest metal, tak? To od razu mnie usłyszy. Kiedy idę po tym, nie wiem, kobiercu, mnie nie słyszy. Kroki są tłumione. Raszewski, dziękuję serdecznie za kolejny miesiąc subskrypcji. Eskalusie, czy grałem kiedyś w jakąś grę, którą tłumaczyłem, a jacyś moderzy, wydawcy... Też? Chyba nie. Natomiast wiem, że wszystkie Baldury i Planescape Torment dostały wersję Enhanced i super. Tam szczególnie Baldurom to się przydało, bo w Baldurach
Ja zawsze mówiłem, że Baldur 2, mimo iż się cieszy ogromną estymą wśród graczy, to dla mnie to jest... Ja jestem ojcem tego tłumaczenia. Więc powinienem kochać tak samo jak wszystkie dzieci tłumaczeniowe moje. Natomiast w skali szkolnej dałbym 3,5 na 5, tak? Bo wtedy, ja pamiętam, u mnie skala szkolna to była od 2 do 5, to 3,5 dałbym. Very good. No, I did not hear you traverse the room. Nie słyszałem, jak przechodzisz przez pomieszczenie. O. Beyond this door is a hallway that will lead you to your next task. Następne zadanie zatem. A sami Max sezon pierwszy nie ma... Przyma polską wersję chyba. Tam był Wojciech Mann nawet przecież. I... Czy Malajkat i Mann tam byli? Nie pamiętam dokładnie. Damkarosie, witam. Eskalusie, no nie, nie, nie. Oryginalne tłumaczenie jest średnie. Ja wiem, bo sam je robiłem, więc... Dobra, użyj. Ha! Mam broń, mam miecz, chociaż wiecie, ja w tej grze nie będę dużo walczył, jeśli już to z truposzami, z nieumarłymi, natomiast z ludźmi walka moim zdaniem nie ma sensu tutaj. Cześć, Szuwarku. Ja ogólnie wszystkie gry tego typu przechodzę jako duch, tak przeszedłem tak Dishonored, znaczy później, żeby mieć wszystkie osiągnięcia, przeszedłem też jako mordercza maszyna, ale nie lubię tak grać jako mordercza maszyna, lubię grać w tego typu gry jako przenikający niezauważenie cień. Gustapie, witam. Ale patrzcie, gra ma 26 lat. I dzięki temu modowi, no powiem tak, może się nie równać z obecnymi tytułami, ale nie kłuje tak w oczy, jak mogłaby kłuć, bo przede wszystkim nie obsługiwała tak wysokiej rozdzielczości. Ja w nią grałem w rozdzielczości 640x480 i myślałem, o mój Boże, wow, ależ wysoka rozdzielczość. Ha, jakaż grafika, nieprawdopodobna wręcz. Dobra, tutaj jest chyba przeciwnik. Czy ja mogę zobaczyć? O, jest kompas. Dobra, idziemy dalej. Ale zastanawiam się... O, nie są... Zaraz, czy ja nie powinienem strzelać... strzelić z łuku powinienem chyba jeszcze, prawda? Tu gdzieś powinien być łuk. Może jest... Może tu jest na stole, a go nie zauważyłem. A oczywiście, że jest. Jest i łuk. Dobra. A więc tak. Najpierw target practice. Dobra. Knock an arrow and draw back the string by holding down the attack button. Make sure you draw all the way back, or your shot will not have full power. Patrzcie, jak naciągnąłem to cięciwe. Release your attack. Bach! See if you can hit one of these targets. Oczywiście, że mogę. Keep practicing if you wish. When you are ready to proceed, jestem mistrzem uku. Training dummy and ready your sword. Bach! Samo centrum. Tutaj też. No prawie, prawie. Dobra, idziemy. Idziemy pobić mieczem. Ooo, krwi! O, aż go zbiłem. Już to zrobiłem, drogi głosie. Tak, o właśnie. Czyli wchodzimy na ten teren wyłożony kocimi łubami, Cobalt's Sparring Area. Hello! Kurczę, trochę jednak ciemno jest, wiecie? Prawie jak taka gra Dying by the Sword była. Wiecie, ja troszkę jednak zrobię jej jaśniej. To Arnold podkłada głos. DJ Marianie, witam.
Eskalusie, tak planuję, jak dostanę, jak tą grę wsparłem na Kickstarterze, tak bardzo, bardzo drogo i nie dostałem kodu, no, bo się pomylili, nie chcą mi wysłać, czek, bo wsparłem wersję Xboxową, która teraz dopiero wyjdzie i poprosiłem, żeby mi zamienili kod z Xboxowej na Steamową i powiedzieli, że nie mogą, więc... Dobra, zrobię troszkę jaśniej zrobię. Chociaż popatrz, odrobinę. Odrobinę. Gotowa. Dalej. Katroku, dobry wieczór. Dobra, idziemy dalej. A to tam się przejście otwiera. Tutaj, tak? Gdzie jest przejście? Czy ja coś przegapiłem? A, muszę wziąć tutaj rzeczy. Klucz muszę wziąć. Young Garrett, oczywiście. Refreshment. Więc Healing Potion Apple. Kluczyk. Dobrze, że przeszedłem. But the key from the table will open it. To unlock the door, select the key in your inventory. Set the door on screen until it lights up. Then use the key on the door. Good. Now head down this hallway to get to your next test. Bardzo ciekawy był system w Die by the Sword, który się obsługiwało joystickiem. Jak się miało joystick dla PC-ta wtedy, analogowym, można było namierzać różne części ciała, bo był system kończyn połączonych. W zależności od tego, jak ruszyliśmy ręką, tak całe ramię się wyginało. Coś podobnego wcześniej miało być użyte w takiej grze, która okazała się totalnym niewypałem, czyli Rise of the Robots. Natomiast Die by the Sword to rzeczywiście działało, ale niestety ta gra nie okazała się takim sukcesem, jak Interplay by chciał. A, będziemy się wspinać. Dobra. Czy ja mogę, jak się chowa broń? A, tutaj się, pach. Hoppa. Hop. Patrz, jak przeskoczyłem. Hop. Jestem mistrzem. Good jump. This obstacle is easy to climb if you know how. Hop. Move close to the wall. Dobra, przebiegłem. Super. I'm most pleased. If you wish, you may stay to practice your climbing and jumping, or swimming, ducking, leaning or crawling. When you are finished, you may return. Misja ukończona. Dobra, możemy zacząć. Statystyki. No, długo. To można przejść znacznie krócej. Dalej. No, i pierwsza misja. Te filmiki są cudowne po prostu. To jest scena z tego, z imienia Róży, jak mnich uśmiecha się przepisując i później znajdujemy go martwym. Posta po wertyku, no wiadomo, Severance to gra, która wyszła 4 lata później i jest to fantastyczna gra. Znacznie lepsza niż Die by the Sword. Jego serce zachmurzyło się, tracił wewnętrzną nogę. Jak się zastanawiam teraz nad tymi piastunami? Czy piastuni nie brzmieliby zbyt łagodnie? I have a simple job planned for this evening. Break into a guarded mansion, steal another fat nobleman's priceless trinket, and leave quietly. Lord Baffert is out of town, and rumor has it that the captain of his house guard went with him as a bodyguard. The time is ripe for a bit of burglary. The front gate of Lord Baffert's manor is always guarded, and the main street is far too exposed. But Cuddy tells me there's a better Cuddy way in, around to the side, more out of the way. One guard, and likely no witnesses to complicate matters. Tak, on tam stoi strażnik przy studni, pijany totalnie. Scepter, silver, jewels, the usual adornments.
That should command a high price. Baffert, like most of his kind, probably keeps his treasures on the top floor of the place, close to his heart, and far from his servants. No point in waiting. I have Cuddy's old sketches of the place, and everyone who's going to be asleep inside already is. Kuraku, w sobotę albo jutro. Ale w sobotę raczej. W sobotę i może w niedzielę nawet. Poziom to dość normalny. Zobaczymy, co się zmieni, jak zmienię na wyższy poziom. Najpierw zakręć się do posiadłości Lorda Bufforda i przeszukaj całe domostwo. Najlepiej podjąć próbę wejścia przez studnie na tyłach budynku, ale można też przebić się przodem. Próbowałem to kiedyś. Wcześniej trzeba jednak zabrać klucz strażnikowi. Aby nie wywołać zamieszania, można ogłuszyć strażnika lub dokonać kradzieży kieszonkowej. Nie trzeba go ogłuszać, można mu zebrać klucz, on jest totalnie wcięty. Odszukaj wysadzanie Clementine Barrow Lorda Bufforda i znajdź dla tej błyskotki nowe miejsce w swojej kieszeni. Co? Trudne. Skoro i tak masz zamiar zwiedzić Barrow, wykorzystaj pobyt w rezydencji, zbierz łupy. Nie zabijaj służących. Dobra. Nie, to chyba grałem na wyższym poziomie. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy na ekspercie. Spróbujemy. Spróbujemy. Co tam? Jak się nie uda, to mi wybaczycie. Nie grałem w FIFA z 20 lat, więc... Proszę nie oceniać mnie zbyt surowo. Dobra. Nie ma... To nie jest spolszczone, ciekawe. Ile mam pieniędzy? 300. Więc na pewno Water Arrow bierzemy. Jak to się kupowało? Tutaj się dawało strzałkę? Tak. Water Arrow na pewno. Nie wiem, czy Healing Potion będzie mi potrzebny, bo ja nie chcę w ogóle się zetknąć ze strażnikami. No ale ile kosztuje? Ile kosztuje Healing? 250, dobra, to nawet mnie nie stać. Broadhead nie biorę. Nie potrzebuję. Więc zaczynamy misję. Tak, pamiętam, żeby nie oszczędzać przed... Dobra, mogę kupić te strzały, tak? Ile kosztuje? 20. Mogę kupić sobie 4 strzały, proszę bardzo. Więc będę mieć dużo tutaj rzeczy. Ale nie usuń. Rozumiem, że one zostaną kupione, te rzeczy, tak? Są kupione. Dobra, zacznij misję. No i popatrz, jak to wygląda. Znakomicie. Znakomicie, czy nie? I teraz tak. Tutaj z boku jest uchwyt podnoszący kratownicę. Można zrobić tak, że wbiegamy tam, otwieramy, i jeśli zrobimy to dość sprawnie, to nas nie zatrzymają, uciekamy, oni biegną za nas, zmylamy i wbiegamy do środka, na pięterko, przez krzaki i w ciągu niecałej minuty można dojść do tego berła. Na normalny poziom trudności. Takie wyzwanie czasowe. Łukaszu, oczywiście, zawsze jestem na pikselu. A tak w ogóle to postać Geretta wymyślił Ken Levine, czyli autor Bioshocka. A przy tym projekcie pracował też Warren Spector. Warto słuchać tych opowieści, bo ci strażnicy i ogólnie bohaterowie niezależni tworzą taką historię całą. Dobrze, dobrze strzeżone. To jest tutaj. Dobrze strzeżone. To są strażnicy. Nie atakuj od przodu. Woszo, dziękuję serdecznie za subskrypcję. Zapas strzał zabierz po drodze. Jeden strażnik studnia, tak jest. Przez studnię można się dostać kanałami do piwnicy. I tak zrobimy. Oczywiście tam się zeskakuje. No, moi drodzy, nie musicie mi mówić, co mam robić. Proszę, proszę, nie piszcie, co mam robić. Ja wiem, co mam robić, a to grałem. Dawno, ale tę misję to pamiętam w miarę dobrze. Chyba, że już będziecie całkowicie zdegustowani tym, jak gram, to wtedy piszcie. Jestem zdegustowany tym, jak grasz. Nie potrafisz grać. Dobra, czy to jest to miejsce? Gdzieś tutaj powinny być strzały właśnie. Czy mi się wydawało, czy one tutaj były za tym ukryte? Za tym zegarem? Może się mylę. A
ale wydawało. O, tu są. Proszę. Dobrze pamiętałem. Dobra, idziemy do pijaka. Do alkoholika. Oczywiście gram na myszce i klawiaturze, tak? Tu Imek XS, witam serdecznie. Czy ja dobrze idę? Tak, dobrze idę chyba. Doskonale idzie, proszę pana. Fantastycznie, nie mogło lepiej. O, jest. No. On jest totalnie pijany. Mogę podejść? Wziąć mu klucz, dziękuję. I zamknąć. No, proszę zamknąć. Dobra. I teraz zeskakujemy na dół i tam jest woda. No. Jest ciemno. I jest ciemno. I się wynurzyłem i nic nie widać. To raz, nic nie widzę. Gdzie jestem? O, nic nie widać. Totalna ciemnica. Tutaj zaraz będzie ukryte, może nie ukryte. Będzie przejście. O, pod wodą lepiej widać. Bul. Słynny, jak się nazywa francuski mistrz pływania? Bul toneł. Wybaczcie, suchar. Tak, tutaj zlatuje woda. Oj, tu. Tu jest Tainos Jaskinios. Dobrze pamiętałem. Nic nie widzicie, ja też nic nie widzę. Bo jest ciemno, strasznie ciemno jest. Za cicho jest? No poczekajcie, sekundkę. No jak mówicie, że jest za cicho, to zaraz to z tym coś zrobimy. I teraz powinno być lepiej. Tylko jest za ciemno, ja sam nic nie widzę, co dopiero wy. Ustawienia. Zrobimy jasność. O, tak wpytę do przodu. Gotowe. I dalej. Dalej jest ciemno. Nie wiem, czy to przypadkiem nie są ustawienia tego moda. Ponad 500 osób, moi drodzy. Dziękuję wam serdecznie za to, że tu jesteście. Tylko momencik, ja sobie jeszcze zmienię. O, tutaj. Full screen projector. No nic nie widać. Totalnie nic nie widać. Tu jest woda, o. No ale tak to jest, jak się jest złodziejem. Tu coś powinno być. Wciąż słyszę jakieś czury. O. O kurde. O kurde, wy... Co? Pająki! Skończę misję, kurczę, zabity przez pająki. Czemu mi... Widzę, teraz je widzę. Wzrok mi się przyzwyczaja. Jeden zabity. O Jezu! Dobra. Poziom ekspert. Tak to jest. Gra jest bardzo ciemna. Ale, momencik, zrobimy jedną rzecz. Ja sprawdzę ten programik do zmiany ustawień. Gdzie ty jesteś, programiku? Sekundka. Jeszcze raz, przeglądaj pliki lokalne, to jest to. Czemu nie mogę? Chodź. Popatrzcie, taki jakiś, o. I tutaj jest taki... Jest bardzo, bardzo ciemno. Nie pamiętałem, żeby tak było ciemno. Post-processing jest Enhanced AI. Może mam włączone Enhanced AI.
Do Balatro czy będzie. Balatro bardzo dobra gra. Dobra, zobaczę, jakie są View Current Settings. A więc mamy takie ustawienia. Full color. Nie no, wszystko jest ok. Wszystko jest ok tutaj. No dobra. To sprawdzimy raz jeszcze. To sobie dam tutaj. Powtórz. To pominiemy dalej. Na całe szczęście szybko się wczytuje. Kupujemy szybciutko wodę. No i wodę. Strzałę. Kurczę, może ja jednak wezmę te... Poczekajcie, ja jednak wezmę te healing potion. Zastanawiałem, po co mi healing potion? A tutaj... Wezmę tylko jedną strzałę i jedną miksturę. Zacznij misję. Dobra, i teraz mówicie, że plusem się zwiększało jasność. Tutaj nic nie widzę. Chyba, że na klawiaturze numerycznej, ale chyba nie. Spróbuję jeszcze w ustawieniach. No jest na maksa tutaj jasność. Plusem albo tym. Dobra, sprawdzę. O! Nie, to jest tylko przeglądanie moich rzeczy. No dobra, no, trzeba uważać na pająki. Jak się nie uważa, to tak się kończy. Ale jest bardzo, bardzo ciemno. No, tak się nazywa ta gra. The Dark Project. Więc postaram się coś z tym później jeszcze może zrobić. Albo jakby ktoś z was mógł teraz zerknąć do sieci i sprawdzić, czy jest możliwość jakaś podjaśnienia obrazu, to będę wdzięczny. Bo może ja coś źle robię. Na pewno nie, plusem nie można zwiększyć. Jasność tutaj też już jest na maksa. Idzie świetnie, proszę pana. Pająki z łuku ustrzał Artemusie, jak ja nie widzę tych pająków, to jest problem. Ja nie widzę tych pająków, gdybym ja je widział, to spoko. Dobra, zaskakujemy. Graj na plazmowym TV, no niestety. Plazmowy TV kiedyś miałem, bardzo dobry. Pionier Kuro, w sumie chyba najlepszy z tego rodzaju telewizorów. Ale oddałem go mojemu przyjacielowi, Piotrowi. I cały czas u niego działa, bardzo dobrze. Ja po prostu potrzebowałem większego telewizora, bo ten Kuro był tylko 60 cali. A ja potrzebowałem czegoś większego. Home na klawiaturze. Razem ze fanem. Nic się nie zmienia. Po prostu jest ciemno. No. Ja mogę oczywiście jeszcze rozjaśnić sam monitor u siebie, tak? Bo wy tego nie będziecie widzieć. Gamma w Windows. Momencik, to sekundka, to zostawię grę i zmienimy sobie w Windows ustawienia gamma. Gdzie to możemy zrobić? To w ustawieniach obrazu? Ustawienia. System wyświetlacz, dźwięk, powiadomienia, Windows HD Color, skala i układ. Czekajcie, to jest ten ekran. Zaawansowane ustawienia grafiki. To nie, to jest tylko planowane przyspieszenie. Panel sterowania NVIDIA, bardzo możliwe, że to będzie jeszcze. Zaraz sprawdzę. Zaawansowane ustawienia wyświetlania. To nie, to jest częstotliwość. Okej. Okay. Jeszcze panel sterowania NVIDIA. Albo NVIDIA po prostu. Albo tym prawym przyciskiem na pulpicie wystarczy. Co ja tutaj robię? Panel sterowania NVIDIA, dobra. I gdzie jesteś pan? O, jest pana. Ohoho. Widzicie to chyba, prawda? Więc co my tutaj możemy?
Co tutaj trzeba zrobić? Cyfrowa poświata, zmiana rozdzielczości nie. Jasność, chyba że to. Bo gamma. O, proszę państwa, jak jasno tutaj się robi. O, zniknęła gra. Gra się wywaliła, czy nie? Chyba gra się wywaliła. Albo nie, nie wywaliła się. Jest, gra jest. Tylko teraz. To muszę chyba też drugi obraz zmienić. Znaczy drugi z ekranów. Momencik, czyli ten. Gamma. O, dobra. Czy widzicie teraz zmianę? Proszę dajcie znać. Cyfrowa poświata nasyca... Ja w ogóle nie wiem, co to jest cyfrowa poświata. Dobra, delikatnie. A jest, cyfrowa poświata, jest. Przedostatni suwak, dobra. Nie widzę zmiany w ogóle. Nie widzę zmiany w ogóle na tym ekranie. W ogóle nie widzę zmiany z cyfrową poświatą. Ciemno jest dalej, dobra. U mnie już jest tutaj w grze w miarę jasno, a na tym też jest jasno. Dam zastosuj, później to wyrównam. Znaczy ja już widzę znacznie więcej. Nie wiem jak wy, ale gra jest jaśniejsza ewidentnie. Jedyną opcją będzie rozjaśnienie źródeł obrazu w OBS-ie. Okej, dobra, to zróbmy, tak? Chciałbym, żebyście mogli też korzystać, czy cieszyć się grą w sposób, że ją widzicie po prostu, tak? To byłoby optymalne. Więc OBS mam i teraz tak. Czyli wchodzę sobie do... Tutaj musiałem w ogóle złapać cały ekran, bo czyli Display Capture. Daję sobie Properties i nie ma tutaj, chyba że filtrami jakimiś on to zrobił. Art 77, witam serdecznie. Teraz super widać. Wydaje mi się, że widać lepiej, bo ja zmieniłem trochę i to powinno zadziałać. Dobra, na razie pozwolę sobie grać tak jak jest, jeśli nie ma głosów zbyt narzekających, zresztą rzadko są głosy narzekające, bo jesteście najlepszymi widzami po prostu na świecie, to będę grać w takim razie. Widzicie doskonale, super, dobra, to... O, proszę, popatrzcie jak tutaj jest mega jasno, ale zabiję teraz te pająki tak. Zabiję te pająki tak, że nawet nie będą wiedzieć, jak się nazywają. O. Ha! O! Ja pamiętam to w ten sposób właśnie. O, tam. Widzicie pająki? Dobra, zmieniamy strzałę na broadhead. Ależ wam dam pająki. Patrz pająku. Widzisz to? To jest twoje... O kurde. On nie widział dobrze. Jeszcze raz. Patrz pająku. No, chłopie! Naucz się strzelać! W środek teraz, wezmę idealnie w środek go. Jest! Ale wykorkował! No, uciekł w ostatniej chwili. Nie, już teraz chyba widzicie. Ja mam wrażenie, że teraz dobrze widzicie. Tak coś czuję, że już widać znakomicie. Bo jeśli ja widzę pająki, to wy też je widzicie. No i... Jest! Dwa zabite. Tam jest skrzynka w ogóle. I... Ach, dostał, ale jeszcze nie krwawi tak całkiem. Witam wszystkich. Polowanie na pająki. No, oj.
katorgo, droga lub drogi. Niestety cyfrowa pośrednia nie zadziałała, natomiast mam wrażenie, że gamma, zmieniłem gammę z 1.0 na 1.26 i jest lepiej, ale mu strzelę prosto w jego... Ojej, dobra, chyba... Oj... Wy nic... Nie, no bo mam wrażenie, że widać. Nie widać naprawdę? Jest! Dobra, ale pewnie słyszycie te jęki. To są jęki pająków. O, i pająki zabite, opatrzcie. Mogę nawet zebrać strzałę, którą spudłowałem. Mam 30... Mam dużo strzał. Nie no, po prostu... Jest skrzynka. Jest skrzynka. To część widzi, że... Część widzi, część nie widzi. Since I'm in here, złoto. I might as well pick up something for myself. 100. Dać feed, korekcja kolorów. Dobra. Dobra, zły Maćku, już to robię. Już to robię. Ale ja się ciekawych rzeczy przy was nauczę. Dobra, to teraz będzie tak. Daję display capture. Daję sobie filtry. Daję sobie korekcja kolorów. I rzeczywiście jest gamma. I czekam na wasze opinie. Tylko wtedy sam sobie jeszcze wyłączę tutaj gammę, bo u mnie to się dubluje wtedy. Widzicie? Tak to jest, jak się stare gry pokazuje. Więc tutaj dam sobie gammę na 1.0, na bazową, zastosuj. Nie no, Dark Project, ja rozumiem, ale bez przesady. Ale bez przesady. Dobrze, i poproszę teraz o informację, jak teraz jest. Czy widzicie teraz dobrze? I dziękuję. Dziękuję tutaj bardzo Maćkowi za pomoc. Proszę Państwa, czy tak nie jest wspaniale? Teraz to, nie, tak gra to powinna wyglądać. Ona tak powinna wyglądać. Tutaj. O, patrzcie. Och, te beczki, ta woda, ta zieleń, ten chłód. Dobra, płyniemy sobie. I do góry. No dobrze. Tutaj chyba było jeszcze jedno takie miejsce. To teraz mogę... O, tutaj jest ja. Teraz tutaj mogę zmniejszyć. Tak jak powinno. O. Gotowe. Dalej. I mogę też zmniejszyć tą gamę, bo ja, wiecie, ja ją testuję cały czas. Uczę się. W tym wypadku. Naprawdę nie sądziłem, że jak wymagające może być pokazywanie takiego... Jest teraz 0.38 gamma. Damy na 0.30. A mam 0... Dałem na 0.28. O. 0.28, proszę Państwa. To już jest... To jest konkretnie. To jest konkretnie. Jest teraz ciemno. Nie jest za jasno. Pamiętajcie, że też gramy z modami, które troszkę zmieniają grafikę. Marski, jeśli są, w planach jest RTS, zaraz pokażę jaki RTS jest to. RTS, którego nie można obecnie kupić oficjalnie, w żaden sposób. RTS, który jest niedostępny. Znaczy, oczywiście można go ściągnąć z jakichś tam torrentów, natomiast jeśli ktoś chciałby go kupić, to się nie da. Więc pewnie już część z was wie, o jakiej grze mówię. Ale najpierw dopłyniemy sobie tutaj. Boże, jaka ta gra jest dobra. Jak klimat. Dobra. Tu jest wyjście z piwnicy. No. Tak, ja tak pamiętam właśnie. Nie jest za... Nie jest super jasno, ale też nie jest... No, wychodź, chłopie. Czemu nie chcesz wyjść? O, jest. I teraz... Półka moment, sekunda.
z RTS-ów, moi drodzy, będzie grane to. To, oryginał. Emperor, Battle for Dune. Proszę bardzo. I to będzie grane, tylko nie wiem kiedy, więc mam w planach od dawna. Nigdy tego RTS-a nie przeszedłem. Dune 2 przeszedłem, Dune 2000 przeszedłem, a tego nie przeszedłem. To jest na silniku Command & Conquer, jak mówi pan Kazimierz Kaczor, więc liczę na świetną zabawę. Zły Maćku, na razie chcę przejść spokojnie. Może kiedyś zrobię jakieś wyzwanie. Na razie moim wystarczającym wyzwaniem jest gra w Niebezpiecznego Ryśka. O. Ha! No jestem. Wylazłem. Inside at last. Coś za szybko chodzę. O, teraz lepiej. Dziarski, witam. Nowa odsłona Thiefa to jest Dishonored, nie? Kurczę, zapomniałem, że można patrzeć przez dziurkę chyba, nie? Chyba można było coś takiego robić. Dobra, kucamy. I tutaj będzie dużo pełzania, dużo czekania. Tak sobie myślałem, że nasz szef mógłby zwiększyć ochronę. Healing potion. Taffer. Czy on tu będzie wchodzić, czy nie? O, słyszę kogoś. Słyszę kroki. To jest... Torwenie, dziękuję za subskrypcję. 500 osób. Ja muszę chyba częściej grać w takie gry. O, tam ktoś przeszedł. Już serce mi pika. Teraz. Powinienem móc się wychylić, a jest. Nie mogę z shiftem tego robić. Popatrzcie, żeby chodzić powoli, trzeba mieć wciśnięty shift. Więc idę powoli, mam shift ciśnięty. Natomiast kiedy mam shift ciśnięty, to nie mogę się wychylać. Muszę puścić shift i wtedy mogę się wychylać. To wychylanie bardzo lubiłem. To chyba Thief... Czy System Shock chyba wprowadził to jako pierwsze. Ale nie pamiętam tego dokładnie, czy to był System Shock czy Thief. Natomiast Dishonored też jest. Właśnie, nie ma wychylania do przodu. Kurczę, jestem tutaj strasznie widoczny. Ojej, tutaj będzie... Poczekajcie, jeszcze jedna rzecz. Tak, na wszelki wypadek. UFO Enemy Unknown na Amidze 500 to podziwiam, bo to naprawdę wymagało dużo wytrwałości. To była gra, która na Amidze 500, na kościach ECS wyglądała strasznie, strasznie. Jak na Commodore 64. Natomiast na 1200 wyglądała bardzo ładnie. O. Jak tam można wejść? Nie pamiętam, czy tu jest jakieś tajnos przejścios. Patrzmy na mapę. Cały czas jestem w piwnicy. Terminator Future Shock ja pamiętam na przykład. To była jedna z pierwszych gier Bethesdy. Tam jest klucz. Tam jest klucz! Teraz jak się wychyla? Czy w ogóle można się wychylić do przodu? Całkiem. Czekajcie chyba. Zaraz. Cześć UV! Mój drogi! Dziękuję za materiał o Dark Corners of the Earth, bo to dalej najlepsza gra Cthulhowa. Tam, jak wspominałeś o błędach w wersji, to mam nadzieję, że nie w spolszczeniu, tylko w samej grze, nie? Tak mi się wydaje, bo tam w spolszczeniu chyba nie było błędów. Ja tę grę przetłumaczyłem, jak już ją skończyłem. Można jest w klawiszach. Tylko na boki. Wydaje mi się, że tylko na boki, nie?
Tak, UFO na Amidze 500 moim zdaniem jest niegrywalne. Chociaż znaczy, dla mnie było niegrywalne. Mój kumpel jeden przeszedł bez twardego dysku. Ja miałem tę grę na twardym dysku, więc spokojnie się grało. On bez twardego dysku przeszedł. Dobra. Czy tu jest jakieś przejście? Powinno być. Wydawało mi się, że to było, można było chyba otworzyć po tajniaku. Ale dobra, idziemy. To wychylanie do przodu jest w takim razie w Dishonored chyba. Idziemy, jesteśmy widoczni, ale co tam? Teraz do cienia. Tam jest strażnik przed nami. Oj! Oj, nie wolno po tym chodzić, proszę pana. Panie złodzieju. Chyba, nie pamiętam, czy ja tutaj chodziłem. Chyba tutaj nie chodziłem. Souls-like Control, wspaniała gra jest. Ale to aż mi, że tak powiem, to dla mnie zaszczyt, że zrezygnowałeś z Control dla Thiefa. Ja wiem, że nie powinienem go zabić. Znaczy, ja go nie chcę zabić. Ja chcę go po prostu ogłuszyć. Nic tam. Zaraz cię gdzieś zaciągnę, chłopie. Flashbomb. Kurczę, myślałem, że coś tam lepszego będzie. Nie! Flashbomb. Mistrz. Miałeś wziąć pomidora, Benzfale, a nie używać bomby. Dobra. Muszę cię gdzieś zaciągnąć, chłopie. Gdzie by cię wyrzucić? Gdzieś w ciemności, żeby nikt nie zobaczył twoich kości. Dobra, tutaj mogę hałasować, nikogo tutaj nie ma. Tu cię rzucę, masz, śpi. Pod szuflą. Marski, to była gra w ogóle wydana przez Ubisoft. Nie jest taka zapomniana, znaczy wśród amigowców jest bardzo dobrze znana i pamiętana. I wśród Atari estowców, tak? Bo ogólnie to była jedna z pierwszych gier przez Ubisoft wydana na komputery 16-bitowe. Wcześniej był Zombie, no ale właśnie był ten Celtic, czy też Celtic, są różne sposoby wymowy tego słowa. Celtic Legends. Bardzo fajna gra turowa, mocno przypominająca, jeśli chodzi o rozstrzyganie walk, później Heroesy. Nie tędy szedłem. To nie tędy. Co cię wzięło mnie na tego Thiefa? Sam się wziąłem, kiedy dowiedziałem się o tej nowej kampanii, która powstała. No i później widzowie mi też pisali, zagraj w Thiefa. Ja sobie myślę, kurde, Thief, wspaniała gra. Dobrze byłoby zagrać, więc... Żeby życie miało smaczek, raz Final Fantasy, raz gareciaczek. No i dlatego. Czy ja to mogę przekręcić? Pamiętam, że były jakieś przechodnie, które można było przekręcić i wtedy coś się działo. Kosztowności ze skrzynki... Tam nie było kosztowności, były tylko te. Była bomba błyskowa, nie było kosztowności. W skrzynce nic nie ma. Zaraz, czy to ja nie jestem w tym samym miejscu? Tam nie wyjdzie strażnik? Powinien wyjść. Mam wrażenie, graniczące z pewnością, że coś robię źle. Czy coś tutaj jest pod wodą? Nie. No chłopie, wyjdź stąd. Włączyłem nowy sposób wspinania się dodany do silnika i coś mi nie idzie. O właśnie, tak. Muszę znaleźć, proszę Państwa, wejście do tajnego pomieszczenia. Tu jest tajne pomieszczenie. Ja tu sobie chodzę tak swobodnie, bo jest tylko jeden strażnik, zresztą taki pewnie słucha jakiegoś audiobooka na słuchawkach.
tutaj jest pomieszczenie. Ja pamiętam, że tu można było wejść. Tylko jak? Jak tu można wejść? Tam są drzwi po drugiej stronie. Ale czy tu nie było przejścia jakiegoś? Cześć, Kyubi. What I see there. Nic nie widziałeś. Nic się nie... Eskalusie, dla mnie System Shock 2 Deus Exa zjada po prostu. Deus Ex bardzo fajna gra, natomiast zdecydowanie wolę System Shocka. Dobra, tu nic nie ma. Nic tu nie ma. Jeszcze raz. Żadnych rzeczy. Zobaczmy na mapie. Jak się sprawdzało mój stan posiadania? Tabem? Nie, tabem nie. Tabem się przy... A nie, złoto. 100. 100 złota mam. O, Artemusie, to dziękuję za taką informację, która ułatwia mi trochę moje poszukiwania. Idę na górę. Chciałbym tę grę, znaczy coś w tym stylu w VR-ze. To byłoby coś, co na pewno skusiłoby naszego drogiego Ufała do VR-a. Wiemy, jaką miłością pała do tej technologii. Ja cię kiedyś jeszcze złapię. Złapię cię, Krystianie, złapię cię, założę ci tego questa na głowę. Przyjedziesz do mnie, zamknę cię w mojej jaskini i każę ci przejść Half-Life'a, Alyxa i będziemy to transmitować. Tak to zrobimy. Tak to zrobimy. Dzień dobry, 50-latku. Kucnijmy. O! Napisał! Napisał na pewno. Więc jasna sprawa. Krug! Dziękuję za subskrypcję. Ponowną. Dobra. O! Słyszę. Nigdy nie... Jest susza teraz. I słyszę chrapanie. Dobra, tu jest skrzynka? Czy trumna bardziej? Skrzyneczka. Klejnoty. 105. I waza. Cisz, kurczę, cicho. Co ty głupi? Maniro. Po cichu. Witaj. Mark of the Ninja, oczywiście, przeszedłem. To jest gra od autorów tego Don't Starve, czyli jak oni się nazywają. Shanka też zrobili. Mark of the Ninja doskonały jest. Bardzo, bardzo mi się podobało. Mam to też na Switchu, na PC-cie, na Xboxie, czy 360 i tak dalej. Wadzę mogę złapać, ale czy ja mogę ją rzucić? A czy, właśnie, czym można odstawiać tak po cichu? Clay Entertainment, dokładnie. Dziękuję, Eteriusie. Czy mogę odstawić tak nie rzucając? Może mogę. Jest upuszczenie. No właśnie, jak to się robiło? Z, X, C, V, R, R. R to jest upuszczenie, to jest takie upuszczenie, dobra. Mark of the Ninja jest doskonałą grą, naprawdę świetną. Bardzo dobrze się bawiłem. No, tu jest cisza. Więc tu... Kurczę. A w tej grze jest atmosfera wspaniała, po prostu nieziemska. Nie wiem, o kim mówisz, 50-latku, naprawdę. Czy Dishonored nie ma podjazdu? No nie wiem. Quick save jest pod F5? Nie. F4? F3? F6? Nie. F6 to jest bomba. F7? F8? F9? F10? O, może? Zobaczmy. Czy po prostu robimy zapis w ten sposób. To jest quick save. O! Co to za dźwięki? Drzwi. Czy tu... W której grze się zaglądało przez dziurkę do klucza? W Thiefie na pewno, w dwójce na pewno można to było robić. Smutny Heiji
Goblins Trilogy? To co to jest takiego? Czy mówisz o goblinach po prostu? To grałem. Są zapisy na transmisji. Grałem. Przeszedłem jedynkę i przeszedłem ostatnią, część piątą. Z dużymi problemami. No to była gra, która trochę mnie pod koniec frustrowała. Dishonored właśnie można zerkać. No właśnie, Dishonored jest cudowny. Kocham Dishonored. Podejdźmy tutaj powoli. Skausie? Nie. Fallouta nie zamierzam grać. Nie widzę sensu. Ja wiem, że Filip pewnie się przygotowuje do serialu. Bo niedługo serial, tak? Już pojawił się zwiastun. Całkiem przyzwoity. Może być nieźle, zobaczymy. Natomiast nie, ja Fallouta pierwszego grać w najbliższym... Na pewno nie na transmisjach. No w Thiefie dwójce mamy taką kamerę jakby, którą możemy wsadzić chyba pod drzwi. A, tu jest pijaczyna. Jakiś kolejny. Ale gdzie jesteśmy na mapie? Tu jesteśmy na mapie. No psz. Kiba, oczywiście, że czekam na growego Torgala. No już mówiłem o tym wielokrotnie. Oj, słyszę głosy. Natomiast bardzo się boję, jak sobie poradzi młode studio, składające się z weteranów w branży oczywiście, ale młode studio, które jednocześnie pracuje nad dwoma dużymi projektami, to brzmi jak recepta na porażkę. Więc życzę im jak najlepiej i mam nadzieję, że mają wszystko przekalkulowane i siły na zamiary też zmierzone. No ale to jest... No to nie jest łatwe robić dwa takie projekty. Okay. Battle Axiom nie skończyłem ostatniego Thiefa. Więc, znaczy nie to... Na pewno nie pamiętam dlaczego. Nie to, że mi się nie podobał. Podobał mi się, bo ogólnie ja Thiefom od razu daję... plusa, za to, że są złodziejami. Wolę nową trylogię Hitmanów, zdecydowanie. Dobra, spróbujemy to jakoś zrobić. 500 osób, dzięki. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają. Teraz, nie ma strażnika, on chyba poszedł tam. To jest pijaczyna. Kurczę, tu jest... Gdzie ja jestem w ogóle? Nie pamiętam tego miejsca. Chleb? I sól? Czy za którymś z tych proporców nie było żadnych tych poukrywanych sejfów? Na razie to szukają na te projekty pieniędzy. Na oba te projekty szukają pieniędzy, no. Czyli zrobili klasyczne wejście, nie wiem, kto to robił, ta firma Emilusa, że robią zwiastuny najpierw, a później się zastanawiają, co dalej. Poczekajmy, tu strażnik idzie. Słychać go, jak stuka i puka. O! Mieczem w kotary, raz na 100 prób znajdziesz sekret. Myślałem, że mi serce pęknie teraz. O, właśnie, cześć Aniu, na wdechu. Tak to zrobię. O!
Słyszę, jak drzwi się otworzyły. Poszedł sobie. Tam jest ten pijak, alkoholik. Tam musiał tędy, tymi drzwiami musiał przejść. Tu jest jakaś dźwignia. Ktoś tu idzie. Kurczę. Jedną rzecz muszę zrobić. Poczekajcie, muszę w ustawieniach sterowania ustawić sobie wytrych z trójkątnymi ząbkami. Nie wytrych z trójkątnymi ząbkami, tylko stan, zapis stanu. Jest w ogóle coś takiego? Nie ma. Nie ma. A nie, jest F11. F11 i F12, dobra. Sprawdzimy sobie. F11. Obrócę się. F12, proszę. Wychylania do przodu nie ma, wychylania do przodu nie ma w Tiffie. Tak, tak też mi się wydaje, że w innych grach był. Chyba jest w Dishonored. Hello? To jest wyjście do miasta. W zasadzie. Wiecie, że jak tu grałem, znaczy, albo na okalające okolice. Imię Boga? Okej. Okay. To od koleżanki Czerw Fantastyczny? To sprawdzę, bo to wydaje się być bardzo miła osoba. Właśnie, drogi Ufale, czy możesz mówić cokolwiek o Alone in the Dark, czy nadal NDA-ki jakieś, oprócz tego, że przeszedłeś to wiele razy? Ale rozumiem, że skoro wiele razy przeszedłeś, to raczej nie dlatego, że gra ci się nie podobała. Tak się domyślam. Że zazwyczaj jak ktoś przechodzi po wielokroć, to nie dlatego, że jest masochistą, tylko dlatego, że mu się podoba. Zrobił speedrun jeszcze. Tak, to na pewno. Od razu wam mogę powiedzieć, jak Ufał przechodzi grę 10 razy, to znaczy, że mu się nie podoba. O, beznadziejna jest. Beznadziejna. Ja nie mogę się doczekać tego Elona. Nie ma właśnie wychylania do przodu. Jest na boki. A ja w ogóle przyszedłem gdzieś. Drogi 50-latku, ja bardzo proszę, jeśli prawdą jest, że masz 50 lat, to zachowuj się jakbyś miał 50 lat, a nie jak 15-letni chłopak, który ma problemy z erupcją hormonów. Więc dostojeństwo, dostojności i będę bardzo wdzięczny, żeby tutaj nie siać, jak ktoś napisał, fermentu, bo to nie ma sensu. Klon Resident Evil, okej. Okay. Czyli trzeba wiele razy przejść, żeby mieć wszystkie zakończenia. No dobra. Tak. I tak to kupię. Nawet gdyby ufał tego nie przeszedł 20 razy, to też bym kupił. 19 marca schodzi embargo. Okej, okay. Czyli za 5 dni. W tym momencie popisałem się przed wami, jak doskonale potrafię liczyć. Dzisiaj jest 14, a 19 schodzi i ja w mgnieniu oka, niemal się nie zastanawiając, powiedziałem, że to jest za 5 dni. Ja bym docenił taki kunszt matematyczny. To mało kto w obecnych czasach posiada. Demo to jest 5 minut do 10. To jest jeden z najkrótszych dem, jakie widziałem w życiu. Patrzcie, tu już jestem ciemny, znaczy ciemny, niewidoczny w zasadzie. O, tam jest strażnik na górze. Czy mnie widzi? Pewnie mnie widzi. Kuraku, nie przeszedłem Baldura trzeciego. Oj, słyszę głosy.
za dużo kawy. Kawy? Jakiej kawy, chłopie? Tutaj w tym świecie nie ma kawy. Dobra, otwieramy szafę? Nie mogę otworzyć szafy. Czy za tym obrazem coś jest? Moi drodzy, serdecznie dziękuję wszystkim. Zbieram monety, jestem kradziejem, mam 117 zł. Warlord 2 Deluxe... chyba grałem, wiesz, to był 98 rok chyba. To chyba grałem. Kredeju, witam. Dobra. Dziękuję, Szuwarku. Zamknij drzwi. Co to jest? Czy to jest? Dobra. Patrzcie, jakie piękne obrazy. Trochę jestem bezczelny. Kiedy grałem to po raz pierwszy, to nie byłem taki bezczelny. Bo bezczelność przychodzi z wiekiem. Tu się mogę skryć w razie czego. Nic nie ma. Nic nie widziałeś, kolego. Tam nic nie było. Do wszystkich domowników. Wyjaśnię, pan zje dziś kolację i spędzi wieczór poza posiadłością, więc służba ma w nocy wolne. Pokojówki powinny dokończyć sprzątanie komnat i zadbać o ogólny porządek. Nieobecność jaśnie pana nie może być dla straży pretekstem do zaniedbywania obowiązków. Wszelkie uchybienia są zgłoszone. Cedric. Kielich ze złota pominąłem. To spróbuję wrócić. Witam, panie komodorze. Nie, kuraku, na żywo na pewno nie będę przechodzić Baldura. Nie ma sensu zupełnie. Who is there? Is someone there? Nie. Nothing here now. Nikogo nie ma. Nikogo nie ma. O, tam drzwi otworzył. Shit. Nikogo nie ma. Jest ciemno. Seems peaceful enough now. Odejdź stąd. Odejdź stąd. Nie idź tu. Nie ma tu. Mnie tutaj nie ma. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Dobra. Wracam po kielich. Podobno przegapiłem jakiś kielich. Garrett nie przegapia żadnych kielichów. Gdzie jesteś, kielichu? Gdzie jesteś? Ha! Dziękuję. 217 wszystkiego. Kuraku, ja wsparłem Baldura w ogóle jeszcze na samym Identify yourself. Nikogo nie ma. Don't think you can hide for long. Nie ma żadnych robotów. Tutaj nie ma żadnych droidów. Nothing now. Nikogo tu nie ma. Dziękuję, Szuwarku, bardzo. Witam też Agnieszkę i wszystkich nowych widzów. No, poczekam. Jak usłyszę szczęk zamka, to wtedy stąd wyjdę. Patrzcie na tą piękną sztukę. Przy okazji bardzo wam polecam treści na YouTubie pana Waldemara Januszczyka. Imię i nazwisko polskie, bo to jest Polak żyjący w Anglii, który wychował w Anglii i jest wybitnym historykiem sztuki i popularyzatorem sztuki. I robi fantastyczne programy na temat malarstwa i od średniowiecza przez renesans, oświecenie i tak dalej. Nikogo tutaj nie ma. Nic, to nic nie było. Dobra, polas sobie. Więc tak, tutaj nie ma nic. Tutaj chyba pójdę, nie?
To wygląda jak coś tronowego. I poproszę, proszę, jest 232. Nie mogę mówić o robotach w Star Wars. Łukaszu, już mówiłem. Jest ok, ale go nie skończyłem. Patrzmy. Gdzie ja w ogóle polazłem? Na pierwsze piętro jest tutaj. Zupełnie się zagubiłem tutaj. Dobra, Szuwarku, proszę zbanować kolegę 50-latka, bo to już jest przegięcie. Albo ja to zrobię i... O Boże. Przepraszam, wybaczcie to wszystko. Teraz muszę widzę wziąć sprawę w swoje ręce. Gdzie tutaj jest? Studio. Kurczę, mnie Borsuk ostrzegał, że kolega ma problemy jakieś, ale cóż. Hide you on this channel. Do zobaczenia. Czy nie do zobaczenia, już się nie zobaczymy. Rzadko takie rzeczy u mnie, bo z kilka miesięcy minęło. No ale cóż, tak bywa. No, może założę sobie nowe konto, które znowu wyciszę. Pan 50-latek ma jakieś problemy ze wszystkim i wydaje mi się, że podkreślając w ksywce, że ma 50 lat, chce zatuszować fakt, że tak naprawdę ma 12. Mnie kolega Borsuk ostrzegał, że ten pan ma takie jazdy i że pojawia się, że ma kilkaset, dosłownie kilkaset kont zrobionych i się będzie pojawiać jeszcze. I że no, że ma problemy chyba z głową też. No cóż. O, co mnie tak odbiło tutaj? Powiedziałem, że ma problemy z głową i od razu mnie odbiło. Słyszę, jak ktoś chodzi. Słyszę, jak ktoś tu chodzi. Dobra, spróbuję pójść tędy. To chyba nic mi nie robi. Nirmi, witam serdecznie. Taki bobek, tak, taki bobek troszkę, rzeczywiście. Dobra, tutaj mam wejście na pięterko chyba, ale nie wiem, czy na odpowiednie pięterko. Ale dalibóg, jeśli rzeczywiście ma 50 lat, no to współczuję jego rodzinie w zasadzie. To nie wiem, co mam powiedzieć. Jeśli kiedykolwiek zobaczycie, że zdradzam cechy takiego zachowania, to możecie mnie odstrzelić. Witam, Piotrze. Bartoszu, dziękuję za dobre słowo. Jest W, Alt, Shift. Już sprawdzam, Arturze. Zaraz to sprawdzę. Wychylę się. Tu się wychylę. W. O! Dobra. Shift, Alt, W. Jest, rzeczywiście, masz rację. Masz rację, Arturze. Znaczy, bana dostają tylko takie osoby, które naprawdę chcą go dostać. No, i są... Niekoniecznie są wulgarne, bo za wulgarność od razu idzie, tak? Ale tutaj takie osoby się raczej nie pojawiają. Nawet nie próbuję prowadzić żadnej rozmowy, bo wiem, że to raczej nie ma sensu, tylko od razu likwiduję. Ale nie pamiętam, kiedy ostatnio była taka sytuacja. No, patrzmy na mapę. O! O! Proszę bardzo, jesteśmy już na pięterku. Jesteśmy na pięterku.
Dziękuję, Souls-like, to też. Ja tylko robię takie wrażenie. No i właśnie, tu jest taka ciekawostka. Jesteś... Czy tu wyjdzie zaraz? Tak, wyjdzie. Trzeba się schować. Czy on tu przyjdzie, czy nie? Liquid Crystal, witam serdecznie. Powiem tak, te kroki, te zawodzenia, te jeszcze klimatem Thief bardzo przypomina grę, która będzie na 100%, na 99%, bo nie wiadomo w sumie co będzie jutro, ale będzie w tym roku ogrywana, klasyk z PlayStation 1, czyli Vagrant Story. Tutaj klimat Vagranta jest, zresztą w tym samym roku wyszły chyba, w 98. Nie, Vagrant wyszedł w 2001. Is that you? Dobra, polas sobie. Can't hear it anymore. Probably nothing. To jest stara, to jest 98 rok gra, tylko z modami poprawiającymi rozdzielczość. Wszystkie klasyczne Thiefy chcę zagrać, ale popatrzcie na moje tempo przechodzenia tego. Znaczy, od razu mówię, że nie będę robił tego na czas, tak? Nie grałem w Thiefy od dawna. I nie pamiętam dokładnego rozłożenia pomieszczeń ani ścieżek poruszania się sztucznej inteligencji. Titan Quest grałem, ale nie dużo, tak? Teraz został wydany ponownie. Titan Quest to jest też gra ludzi, którzy zrobili... Boże, tego rachu-ciachu Grim Dawn zrobili też, bardzo fajne. No i Titan Quest to też jest, jak ktoś lubi rachu-ciachu, to jest bardzo dobre rachu-ciachu w świecie mitologii greckiej. Co za dziad? Dobra, zapiszę stan. Omicron The Nomad Soul mam oryginał. Taka ciekawostka. Dostałem, bo w 99 roku, jak zaczęliśmy pracować nad Tormentem, to CD Projektowi zależało na tym, żeby w ogóle uświadomić ludzi, czym jest Planescape. I ja napisałem chyba dwa artykuły do CD Action. No i CD Projekt się zapytał, znaczy byłem głupi, tak? Jak się mnie zapytali, co bym chciał za to dostać, to powiedziałem, zamiast pieniędzy, jak normalna istota ludzka, powiedziałem, kurczę, jest taka fajna gra Omicron, nie? Jakbyście mieli ją w sklepie, to ją wezmę. I w ten sposób stałem się właścicielem Omicron Nomad Soul z Davidem Bowie. Zero Shadow, dobranoc. Dobra, polas. Dobra, szybko przemknę. Pach, pach, pach. Tutaj. Czy mógłbym zgasić tą... O. Już jestem blisko. Jestem bardzo blisko. Icewind Dale, ha! Znaczy... bardzo mile wspominam Icewind Dale, szczególnie pierwsze. Jeszcze z Henrykiem Talarem, och! Miałem przyjemność poznać pana Henryka. Przemiły człowiek. Absolutnie przemiły człowiek. Jeśli... A może nie robić takiego wrażenia, jeśli znacie go z jego... Rul, tak? O, patrzcie. Jaki klejn od 532. Więc brakuje mi tylko jeszcze chyba 180 do wymagań, tak? Jakie są wymagania? Jak to się sprawdza? Cele. 700. Nie zabijaj nikogo, wróć na ulicę miasta. Dalej.
I nie wiem, czy pamięta, część z was na pewno, tych starszych widzów, pamięta może takie, taki tryptyk teatru telewizji, teatru sensacji, Selekcja. Na podstawie prozy Waldemara Łysiaka. I kreacja, którą Henryk Thaler stworzył w tym przedstawieniu, o jest, nawet nie wiem jak to nazwać, to jest po prostu mistrzostwo. Kucamy. Oj, 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 jak głośno. Nie zauważy mnie, dobra, nie zauważy mnie. Ale słyszę go. Oj. Nikogo tu nie ma. Nikogo tu nie ma. Nikogo. Mohunie, w aktualnej sytuacji na pewno nic nie skrobne do CD Action. Nic. Znaczy oni... rok temu był taki długi materiał o Wiedźminie. Ja rozmawiałem z koleżanką Tatianą, która tam przygotowała długi artykuł o Wiedźminie. Przez godzinę, czy nawet dłużej rozmawialiśmy, tam podzieliłem się z nią mnóstwem ciekawostek o Wiedźminie, natomiast jako, że pan redaktor naczelny CD Action mnie bardzo nie lubi, chociaż nigdy się nie spotkaliśmy, ale pisał na mnie bardzo brzydkie rzeczy na mnie pisał, no to skasował, znaczy wygumkował mnie. Nie pracowałem przy Wiedźminie, nie było takiej osoby. Więc wątpię, żeby cokolwiek z mojej strony w CD Action się pojawiło w najbliższym czasie. O, bardzo, 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 bardzo. Czy on zawróci? Nie, nie, nie Jerzy Poprawa. Obecny pan, nie pamiętam, taki pan z brodą, nie pamiętam jak się nazywa. No ale, jak już mówiłem, pisał na mnie obrzydliwe rzeczy. W zasadzie takie rzeczy, które parę osób mi doradzało, żebym go podał do sądu wręcz, ale nie. Butelki złote. Oczywiście, dziękuję. Nie smuggler. Smuggler nie. Jest kontynuacja Selekcji. Tak, bo to były w sumie trzy przedstawienia, Irwanie, trzy przedstawienia. Kiedy Gothic? Nie wiem, czy chcecie widzieć Gothica w moim wykonaniu. Dobra. Ja oczywiście nie życzę CD Action źle, absolutnie. Życzę im, żeby... teraz zrobili materiał chyba właśnie o Gothicu, tak? Czy o Heroesie. I bardzo dobrze, niech się sprzedaje, natomiast no, ja tam raczej się nie pojawię. Tutaj jest sala tronowa. Oj, 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 zamknięta jest. O, tak, pan Dawid Bojarski, tak, to ten pan. Dobra, skąd nadchodzą głosy? Dobra, chyba dobrze jest. Słyszę jak idzie. What I see there.
Nic tam nie ma, nic nie ma, nic nie ma. Kurczę, dwóch strażników jeden za drugim. Tak, to były szczury. Jestem szczurem! Mnie tutaj nie ma! On ma klucz. Muszę jakoś zaczaić, żeby go okraść klucza. Chyba tutaj to trzeba zrobić. Gdzie mnie słyszysz, chłopie? Co mu się stało? Jakim cudem mnie usłyszał? Nic się nie stało, nic się nie stało. Tego nie było, ale jakim cudem on mnie usłyszał? Znaczy, jakim cudem on mnie wiedział? To jest gra do wolnego grania, tak? Tutaj to nie jest gra do przechodzenia na szybko, walczenia i tak dalej. Cześć, Johnny. Wstanę. Ale tu mnie nie widzi. Stop taffing with me! Show yourself! Ale chodzę w kucaniu i powoli. All quiet now. To oni tu ptają. Liquid Crystal Muminki skończone dzisiaj. Jak ja mam im ukraść te... Nie mam strzału z mchem. Takich rzeczy... Nie mam... Hey, what was that? Nie mam takich zbytków. Nothing now. Ja chodzę po kafelkach, ale... Czekajcie, wejdę tutaj. Dobra, tu mogę hałasować, bo tutaj ich nie ma. I okradnę wszystko, proszę. 700! Ho! To jest jego sypialnia. Sypialnia lorda. Cień, wychylanie do przodu i klucz jest mój. No tak chyba trzeba mnie zrobić, czyli... Max Venom 111, witam serdecznie. Tutaj nic nie ma. Dobrze, tylko cień, czyli muszę sobie sam ten cień sprokurować zapewne. Tylko zaraz, czy ja... Jakie ja mam strzały? Nie mam w ogóle, mam łocze, nie mam strzał z mchem. Mam strzały tylko wodne. Edmundzie, też się cieszę. Najmniej jest na transmisjach z Final Fantasy, ale jak już zostało mi to uświadomione, pewnie dlatego, że wiele osób chce tę grę przejść samemu. Więc stąd to wynika. Nie mam zielonej strzały. Jeszcze raz pokazuję. Mam strzałę broadhead arrow, czyli normalnym grotem szerokim, i water arrow. I tylko tyle. Dobra. Jeszcze wejdę tutaj. Oni chodzą, jest ich dwóch, chodzą w kółko. I wonder if he reads them or if it's just for show. Właśnie, ciekawe, czy wszystko czytać, to tylko tak na pokaz. Lordzie Bufford, w ostatniej dostawie antyków z Bonn znalazło się kilka przedmiotów, które, jak sądzimy, mogą wzbudzić twoje zainteresowanie. Dołączamy dokładne opisy, ale zapraszamy również do naszego sklepu, abyś osobiście przyjrzał się tym przedmiotom, jak też innym towarom w naszym posiadaniu. Właśnie, moi drodzy, jeśli tutaj jest ktoś, kto pracował nad tą polską wersją, bo wiem, że jeden z widzów właśnie pracował nad tą polską wersją, czy można dodać też napisy, te, które się pojawiają na dole?
po polsku, to, bo to by znacznie ułatwiło grę. Proszę, jaka kolia. O, 1005. Mapa. Nie, papiros. Milordzie Buff, rozmówiłech się, by zginem, jako jaśnie pan kazali. Młoty z dziupli byli, czatowali i węszyli. Wiele ludzi capnęli do zimnych ciemnic z kamienia, kędy kute łańcuchy szczekają. Kupca Tarkwisa, któren z jaśnie panem handlował, ostatniej nocy też zabrali w kajdany. Jednakoż dwie klientki, Lizal i Ryjen, zdybali kiedyś wychodziły. Dzinny biadoli, coś to nie pierwszy raz. Dobra. Nie dziwota, że ostatnio w dziupli interes nie idzie. Niejedna ręka, ma się rozumieć, do tego się przyłożyła. Wszakoć dałem Giniemu jasno do zrozumienia, że jak coś ich na młotów nie wynajdzie, będą go grabiami zbierać ze ścierniska. Przeta nie bójta się, jaśnie panie. Co się zaś tyczy Wiktorii, niczego żech się na razie nie wypowiedział. Nie wywiedział, przepraszam. Chyba jędza cal nad ziemią chodzi, bo śladu po niej nie widać. To ja jestem tą jędzą. Matirkorze, ja mam wszystkie osiągnięcia w Dishonored. Jestem fanem Dishonored, obu części, więc tak, zdarzyło mi się w ten tytuł grać. Nawet dużo. Nawet bardzo dużo. Nawet miałem chyzia na punkcie tej gry, także kupowałem książki, komiksy i tak dalej. Proszę pana, tu zamknąłem pana drzwi, stamtąd przyszedłem. O, tutaj jest piękny dywan, można sobie po nim tuptać. Ale nie idzie. A jestem w świetle. Grzegorzu, z CD Projektem nie mam żadnej sytuacji. Sytuację, zresztą nie z mojej strony, mam z panem Dawidem, tak? Pan Dawid z CD Action mnie bardzo nie lubi. A może mnie, tylko mi się wydaje, że mnie nie lubi. Może to tylko jest nieporozumienie. Dobra, czy to jest podłoże marble? Właśnie, czy to jest podłoże marble? Krzysztofie, wszystko jest w opisie do tego odcinka. Tu mnie doskonale słyszą. No. Tak, za tobą jest twój kolega strażnik. Ja tu chyba muszę zgasić światła po prostu. Pogasimy światła. Kurczę, rzeczywiście, tutaj słyszą to doskonale. Ja tam, wcale mnie nie znajdziesz. Damn you. Alt W, oj. Shift. Trzeba trzymać Shift W. Nie. Alt i Shift i W. Alt Shift W. Kurczę, nie mogę za nim pójść. O, tutaj jesteś. Seems peaceful enough now. No jak ja za nim mam iść, skoro i tak mnie usłyszy? Po schodkach na dół masz to ukryte pomieszczę z kluczem. Artemusie, właśnie. Nie było żadnego noise. All quiet now. Must have been rats. 58 baśni, czy bajek planuję. Nie wiem, która jest. 22, 48,
Na pewno chcę przejść tę misję. I na pewno chciałbym zacząć kopalnię też. Może przejść, ale no powiedzmy, że nie idzie mi najlepiej. Witam Adema. Idzie mi fatalnie, zaraz. Tutaj powinienem się wychylić. O, coś takiego zrobić. Tylko, że tu nie jest ciemno. Tu jest ciemno. Tu dopiero jest. O, tu jest dopiero ciemno. Battle Axin, dziękuję bardzo. Zły Maćku, ja bardzo cenię fabułę o szachraju i młotodzierżcach i tak dalej. Dobra, jak się ruszę, to coś się zmieni? O, I heard something. No właśnie. Must have been rats. Mam nadzieję, że nie muszę obu kluczy kraść. Dobra, tutaj sobie zapiszemy. Tu wyłączymy. Ciach. Uwaga. I... za daleko. A jak się ruszę? No, ten nie jest, ten mnie nie słyszy. Nic nie widziałeś, chłopie. Nie ma nic. A jednak. Jest ciemno, nic nie widzisz. Chłopie. Who goes there? Gotta stop jumping at nothing. What's that? Hey, nic someone taffing about. Tak, I'm taffing about. Tutaj jestem. Chodź. Niech ci ukradnę ten klucz. O, no! All quiet now. Nie! Must have been rats. Ukradłem, ale mnie zabił. Nie, uwaga, teraz może. Jest, udało się, ale teraz Gdzie jest ten klucz? Jest klucz. Jeszcze będę musiał uciec, ale to żaden problem, mam nadzieję. O. O, mordę. Zapomniałem o tym. Nic tu się nie działo. Tu się nic nie działo. Zapomniałem o tym strażniku. Ależ ze mnie beznadziejny złodziej. Ależ ze mnie beznadziejny złodziej. Dobra, nieważne. Witam, Jogazie. Okej, okay. I teraz zamykamy. Zgasimy mu światło. Niech będzie zaskoczony, jak sobie myśli. O mój Boże, czemu zgasło światło? Czy go to zaskoczy? Gaszę mu tamte światło. Hello? Hello? Is someone there? Nie, tu nikogo nie ma. Muszę tu bardzo ostrożnie pełzać, wręcz muszę. Czy jeśli walnę, strzelę w ten gong, to on tam pójdzie? Sprawdźmy. To chyba nie o to chodziło. Tak, to nie o to chodziło. Ja tak nie chciałem. To wyobraziło mu się. Tego nie było. Czafę. Moniu, witam.
taki, kurczę, w sumie jak to przetłumaczyć? Nie mam teraz pomysłu na Tafa. Strzelę w ścianę za nim. Patrzcie, co ja robię, patrzcie. Kurczę, nie mlaskaj! I to jest realistyczna gra. Who died here? Popatrzcie, miecz przechodzi przez ścianę. It's a throne room. How pretentious can you get? Dobra, gdzie jest? O, tutaj jest berło. Here we go. Lord's Buffer's Scepter. No, a teraz muszę się jeszcze stąd wydostać. Mam wszystkie chyba warunki spełnione. Cała. Nie zabijaj nikogo. Nikogo nie zabiłem. Och. Kiedy Jack Orlando? Na razie nie. Na razie Jack Orlando nie. Próbowałem. Kurczę, ta gra się mocno zestarzała. Muzyka fantastyczna. Ale nie wiem, jakoś grywalnościowo średnio. Może w złym momencie potrzebowałem. Plus mają problemy z uruchomieniem tej gry w oknie bardzo dużo. Popcorni, Crash Bandicoot jest świetną platformówką. Ja jestem fanem platformówek, więc lubię też Crasha. Natomiast chyba skończyłem kiedyś Crasha 1 na pożyczonym PlayStation 1, ale więcej chyba nie skończyłem. Teraz mam tego Crasha Crash in Time, bardzo sympatyczny, ale go jeszcze nie przeszedłem. O, słyszę, jak ktoś tupta. Tak mocno tupta. Marski, jak ktoś przeszedł niebezpiecznego ryśka, to nie ma dla niego wyzwań, które są trudne. O mój Boże, legendarku, dziękuję serdecznie za dorzucenie do skarbonki. Zaraz się pojawi jeszcze tutaj na ekranie. Czy żebyśmy się umówili z UV-em? No my próbujemy się z UV-em umówić na podcast już od dawna. Ja w przyszłym tygodniu jestem otwarty, mój drogi. Daj znać, kiedy możesz. Dziękuję raz jeszcze, legendarku. Doceniam bardzo. Dobra, czekam, aż przejdą. I powolutku sobie idziemy. W przyszłym tygodniu jadę do Rumunii. No, patrzcie. No. To jest wiatr w oczy, wiatr w oczy. To jak wrócisz z Rumunii, to musimy się jakoś spiknąć w takim razie. Dobra. Uff. W zasadzie mogę uciekać, nie? Tutaj już nic za bardzo złego mnie nie spotka. Co prawda ogłuszyłem dwóch ludzi. Dwóch ludzi ogłuszyłem. To dość niefortunnie, ale cóż. O, ja tutaj będę stał w drzwiach. On się obróci, to sobie myśli, Boże, duch! I padnie. Padnie trupem. Nie, może jednak nie. Mati, ja już się przyzwyczaiłem do tych słówek i wolę zdecydowanie na razie douszne, natomiast możliwe, że niedługo będę mieć okazję te słuchawki NTH100 od Rode testować i one ponoć są wyśmienite, więc sprawdzę je. W Skyrimie w języku smoków złoje to Tafir. O. Rumunia jest pięknym krajem. Pięknym krajem.
Nie wiem, w Polsce... W ogóle tego nie rozumiem. Jak, czemu w Polsce, czy to z powodu Romów, którzy nie mają z Rumunią nic wspólnego, ma taki... No, powiedzmy... Opinię... Średnią. Nic nie zobaczył. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem. O, tutaj sobie wejdę. Tutaj coś jest? Jakiś pieniądz? Nie ma pieniądza. Emilu, dziękuję, ale jeszcze nie przeszedłem tak prawilnie, nie? Nie przeszedłem jeszcze od pierwszego etapu. Nie, Rumunia jest... Ta trasa, która prowadzi przez Karpaty, piękna, co prawda okupiona morzem krwi przez tego zbrodniarza Ceausescu spowodowanym, rozlewem krwi spowodowanym przez zbrodniarza Ceausescu, ale... Ktoś tu jest. Kto tutaj jest? Ale sama trasa jest przepiękna. Mapa. Na parter. Na parter. Czy z Rumunii pochodzi Dracula? Tak, z Transylwanii. No, schodzimy tutaj. Język rumuński też dosyć ciekawy, jeśli ktoś się językami interesuje, no bo to jest język romański, tak? Rumuński najbliżej ma do francuskiego, tak naprawdę. O, to tutaj jestem. To nie jest dobre miejsce. To nie jest dobre miejsce. Kamilu, tak, grałem. Mam za sobą parę wyzwań zrobionych. Sympatyczne. Nikogo tam nie ma. Chowaj się. O. Na pewno nie będą szukać pod schodami. Wydaje mi się, Monke, że więcej z francuskim ma wspólnego niż z włoskim. Chociaż geograficznie oczywiście Włochy są bliżej niż Francja, ale włoski też ma więcej wspólnego z hiszpańskim niż z francuskim, tak? A geograficznie bliżej jest Francja. Tak? Bez problemu dogadywał się z Włochami, tak jak my z Czechami? Ja nie wiem, czy my się... Nie wiem, z mojego doświadczenia dogadywanie z Czechami to zawsze jest komedia pomyłek. Mówię o sobie. Zawsze jakiś strzela, jakiś lapsus. Nie pamiętam, żebym nie powiedział czegoś głupiego, jak rozmawiałem z Czechami. Natomiast ze Słowakami możemy się bez problemu porozumieć. Nie mam strzał mchowych, to jest początek gry, Haroldzie. Tylko słyszę to pytanie, misiów. A tu na górze są. No tak, to tędy nie przejdę. Ale zaraz, przecież ja otworzyłem jedno takie przejście. Dobra, wracam na górę. Playboyu, ja już kilka materiałów o Wiedźminie nagrałem. Ja pamiętam, że to był, wiesz, taki... Żeby nagrać taki materiał, to też akurat była fajna rozmowa i mi się bardzo dobrze z koleżanką Tatianą rozmawiało. I to dzięki tej rozmowie pojawiła się taka inna koncepcja. Coś mi się przypomniało, teraz już nie pamiętam, co to było po prostu. Pamiętam, że to było coś, co mi się przypomniało właśnie z jakiegoś kontekstu. Pojawił się jakiś kontekst i coś mi się przypomniało związanego z produkcją Wiedźmina. Niestety zaginęło to, jak łzy w deszczu. Zostałem wygumkowany, więc nie będzie.
Ale co tam? Patrzcie, czy tutaj niczego nie ma? Jakieś rzeczy? Na przykład złota? O, jest skrzynka, proszę. Nie tak głośno. Z 1017! Tutaj trzeba wyjść gdzieś. Ha, ale dzięki wam nauczyłem się wychylać do przodu. Nie ma tutaj. Tutaj nie ma nic. Shit. Dobra, mam serce. Zaraz mi wyskoczy. O, tu jest, jestem niewidoczny. To ciekawe, że w tym momencie... Nie do końca rozumiem tutaj działanie światła. Popatrzcie, teraz jestem całkowicie niewidoczny. Nie widzi mnie. Kryształ jest czarny. Kuraku, dobrej nocy. Dziękuję, że wpadłeś. No ja sobie tutaj stanę i jestem bezpieczny. Czesi nie lubią Polaków? Pierwsze słyszę. Jesteśmy im raczej obojętni, niż nas nie lubią. Która misja? Odwrócony dom w jedynce. Boże, jak tu piąta misja? Tym odwróconym domem? Chyba czwarta albo piąta. Dom, który czyni szalonym. Dobra. Tutaj. Dobrze. Uff. Dobra, już wiem, gdzie jestem. Mniej więcej. Lekko ściszyć? Mogę lekko ściszyć, ale lekko, tak? To lekko ściszyłem. Nikogo nie ma, proszę pan. Nikogo nie ma. Tutaj się wychodziło na zewnątrz? No nie, krążę w kółko. Tak, to ja jestem. Shit. Nie ma! Nikogo tu nie ma! Cholerwcza! Zauważył mnie. O Boże! Kawał drogi do przejścia. Skrócimy sobie to wszystko. Basen. Do basenu trzeba skoczyć. Tak! Na pewno nikt tego nie słyszał. Dobrze, że w basenie nie ma krokodyli. Dobrej nocy, lordzie. Gruby... Dobrze mówię? Grubbar? Grubbar. Mam mod, kurczę, opis jest na, przy opisie tego odcinka na YouTubie. Hello? Show yourself. Nikogo nie ma. Nikogo. Nie ten klawisz! Udało się? Nie, nie udało się. A może się uda?
No, zobaczymy. Szaleństwo teraz. Co tu się dzieje? Czy pójdzie za mną? Czy... Idzie za mną. Nie, idź za mną. Nie, nie, proszę, nie. Nikogo tu nie ma. Proszę, proszę uciekać. Tam śpią jacyś ludzie. Co ja tu robię? Tu, tu, na dół, na dół. Biegnij. Tędy. Szybko. Nie, wcale o to nie prosiłem. Aż się spuściłem. Nie znajdziesz mnie. Jestem na dole. Matka raz. Tylko czy ja tędy mogę wyjść? Tędy nie wyjdę, nie? Chyba tędy nie wyjdę. Bo po tej studni nie można się wdrapać. A on teraz sobie myśli, kurczę, może to była tylko pijacka zwida. Nie, on zszedł tutaj. Jaki gość. Chyba kucam. Kucam i czekam. Alien Isolation nie przeszedłem. Bo tam troszkę ten zrobiło mi się zbyt straszno, ale ponoć jest świetny mod VR-owy do tej gry. Może go zamęczę bieganiem. No. Tak, dobra. Chyba sobie poszedł. Najlepiej zniknąć, jak się naciągnie na siebie kocyk, to wtedy znikasz. Z modem VR na transmisję. No, na razie na VR-ze mam nadzieję, że od przyszłego tygodnia wrócę do Half-Life'a, tak? I przechodzenie Half-Life'a w VR-ze dwójki jest świetnym przeżyciem, acz męczącym. Z drugiej strony to dobrze, bo im więcej ruchu, tym lepiej. W moim wieku. Dobra. Uff. Tutaj są jakieś chrapi chrusty. Hashziro, dobrej nocy. Zastanawiam, czy wy się nie nudzicie straszliwie, kiedy ja w to gram, bo patrzcie, moje postępy w tej grze są oględnie mówiąc, dość umiarkowane. Dość umiarkowane. Ile ja mam? Liquid Crystal. Och, jakiś to komplement wspaniały. Dziękuję, ale ty żarty sobie robisz. Żart. Pan raczy żartować, czy też pani, bo nie wiem. Liquid Crystal może być zarówno panem, jak i panią. Mam znacznie, znacznie więcej. Znacznie więcej. Zły Maćku, tak, oczywiście. Wszystkie te gry skończyłem. A nie, na Questie. To na Questie grałem w Duma Klasika i w Duma Trójkę. Nadal jest ponad 500 osób. To znaczy, że coś robię dobrze. Albo jest tylu masochistów. Dobra, ja po prostu nie wiem, co te odgłosy w tej grze to jest mistrzostwo, bo ja cały czas mam wrażenie, że podskoczę tutaj na krześle. I o gazie jest materiał o Amidze, bardzo długi. Jest u mnie materiał o Amidze. Dużo materiałów o Amidze ogólnie jest. Jestem wielkim miłośnikiem Amigi. Planowałem też zrobić i mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć, aż czasowo to jest bardzo chłonny projekt. O! To jest kuchnia. Nie, tutaj nie ma, proszę. Proszę, rób nadal swoje rzeczy. Chcę zobaczyć, co jest planowane dzisiaj do jedzenia. Tylko o to mi chodzi. O, właśnie. Cedryku, rozmów się proszę z kucharzem na temat wczorajszej kolacji. Chociaż menu zgadzało się z moimi zaleceniami, podejrzewam, że serwowane jagnię nie było pierwszej świeżości. Nie dam się również nabrać na podgrzewanie sałatki. W taki sposób nie ukryje się faktu, że warzywa są nieco zgniłe.
Jeśli kucharz nie potrafi znaleźć odpowiednich składników, zostanie zwolniony. Dobrze, że nie off with his head. A jeśli znów będzie się wykręcał brakiem towarów na skalnym targu, przypomnij mu proszę, że budżet przeznaczony na artykuły spożywcze zwiększył się o ponad połowę w stosunku do zeszłorocznego. Dysponując takimi środkami, nawet on powinien nabyć odpowiednie wiktuały. Ha! Dobra. Witam, Maksymilianie. Tu nic... Nie przejmuj się. Tu nic nie ma. Dobra, ja muszę wejść na górę i przecież znalazłem sobie przejście do... Tutaj są zwłoki, znaczy nie zwłoki, tylko ciało gdzieś tu zostawiłem, nie? Takie ciało to za mało. Już zaczynam się gubić w tych lochach. Tutaj jest zejście na dół. A nie, to nie tutaj, to niżej zostawiłem. Niżej ciało zostawiłem, dobra. Marski, bardzo wątpię, żeby ta Amiga nowa miała działającą stację dysków. O, jak bardzo w to wątpię. Inaczej, jestem przekonany, że nie. Poczekajcie, gdzie jestem? O nie, to tu jestem. To tu. Okej. Dobra. Czyli... Uważaj na patrole w środku. Super, super porada. O rety, szuwarku. Znaczy zapytałbym się o coś, ale na transmisji wolę się nie pytać, więc... mam nadzieję, że wszystko będzie z nim dobrze. Mój równolatek, czyli tacy starzy jeszcze są, nie? Czy są jakieś dobre gry o boksie, Piotrze? Thrill of the Fight. I nie potrzebujesz nic więcej. A jest ich więcej, ale wystarczy ci Thrill of the Fight. To jest jedyny tytuł, który potrzebujesz. Czy jest sens kupować? Moim zdaniem lepiej 512, chociaż różnica cenowa jest bardzo duża. Za duża. Nikogo tam nie ma. Hello. Teraz. Hello. I'm your friend. Ależ tu się napił. Dobra, chcę wyjść sobie tędy. Tak, no próbuję się wydostać z lochów i wydaje mi się, że krążę w kółko, że krążę... W Creed'a nie grałem w zasadzie, muszę sprawdzić. Że Maćku, jak mówisz, że fajne, to sprawdzę. No i zrobiłem kółeczko. Tak jest, zrobiłem kółeczko, bo czemu nie? Robienie kółeczka jest całkiem dobre. Ja muszę sobie jakąś mapę mentalną tego zrobić. Teraz tutaj wyszedłem z piwnicy i tu poszedłem. Tu poszedłem od razu i... Tak czy nie? Tak, tu jest kuchnia i tu jest wyjście. Tak, znów do lochu trafiłem. Zauważyłem, że moja orientacja w terenie, z której byłem kiedyś tak dumny, zawodzi. Dobra, jestem w dobrym miejscu. Jestem teraz w dobrym miejscu. Maksymilianie jest trochę jest rozjaśniony, tak, ale na potrzeby live'a, tak. Tu, gdzie był strażnik, nie ma wyjścia tutaj. Chyba, że... Nie, tutaj nie ma wyjścia. Cześć, stary. Cześć. Jestem twoim kumplem, Cedrykiem. Wyjście jest dalej. Wyjście jest tu. O, tu jest wyjście. Nic nie widziałeś. Tu jest wyjście, przecież ja otwierałem. Momencik. Czemu mi się tutaj...
Jakoś... Jest! Misja ukończona! Ale czemu nie ma dźwięku? Co jest? O! Jest! Jest! Skończone! Statystyki! Ekspert, godzina 19, zdobyte 1500-1420, kradzieże kieszonkowe 3 z 4, 2 ogłoszenia. Niewinne ofiary, braki. Jakie inne ofiary? Jakie inne ofiary? Na razie, Aniu, dobrej nocy. Przepraszam, komu ja zrobiłem krzywdę? Kogo ja? Zwłaszcza, że tylko dwóch ogłoszyłem. Nie, naprawdę, ktoś wie, czemu mam ofiary tutaj? Pająki! Racja! Pająki! Pająki, dobrze. Dalej. O. I went to Cuddy's place to deliver the scepter, but Cuddy wasn't there. He'd been arrested by the Hammerites. Apparently, they didn't approve of his occupation, and I doubt they approve of mine. So hopefully, they'll never catch sight of me when I break him out of their prison. Which is what I'm going to do. They're holding Cuddy in a mining complex carved out of a quarry. The quarry's flooded, but the Hammers still work the top-level mines and have converted part of the complex into a penitentiary for those who violate their tenets. An associate of mine was confined there and has provided me with a map. It would be difficult to get in by way of the main gate, but there is another option. The mines break the surface of a hill south of the quarry. I'll drop into the mines and head for the prison, which will be found somewhere uphill and to the north. The Hammers don't venture into these lower mine levels because they're reputed to be haunted. I'd rather not have to do this job, but Cuddy's a reliable fence, and I don't appreciate the Hammerites abducting him. And he owes me money for the Bafford job. Jak oceniam spostrzeżenie, jest okej, okay, ale pewne rzeczy bym inaczej zrobił. Natomiast jest i stylizowane. Szkoda tylko, że nie ma tekstów w samej grze przetłumaczonych też. To byłoby fajniej. Na razie ufał. Dzięki, że wpadłeś. Dobra. True Blackness. Tak, ja regularnie gram w gry VR. Ale to, że nie grałem przez tydzień... Ja teraz mam... Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale jest naprawdę... Dzieją się rzeczy różne, niekoniecznie są to rzeczy dobre. Tak? Więc staram się ogarniać mnóstwo spraw, I nie oszaleć jednocześnie. Poziom trudności ekspert. Twoja mapa nie pokazuje drogi przez kopalnię, będziesz więc musiał przeszukać okolice, aby znaleźć miejsce, w którym przetrzymuje się więźniów. Kusy jest ci winien pieniądze za robotę u Bafforda. By dostać go z więzienia, otrzymasz obiecaną zapłatę. Już od dłuższego czasu miałeś na oku siostrę Bazyla Wytrycha. Jeśli dostaniesz jej brata z rozpadlin, będzie z pewnością bardzo wdzięczna. Issy Drzebrak pożyczył twoją szczęśliwą dłoń chwały i prawdopodobnie schował, żeby nie została znaleziona przez młotodzierców w czasie rewizji osobistej. Lepiej nie myśleć gdzie. Odzyskaj swoją dłoń. Bez wątpienia w każdej siedzibie młotodzierców znaleźć można wiele cennych przedmiotów kultu. Co najmniej 1000 trzeba znaleźć. Wydostań się z więzienia wraz z Kusem i Bazylem Wytrychem. Prawdziwy zawodowiec nie zostawia po sobie bałaganu. Nie zabij nikogo. Dragon's Dogma bez polskich tekstów, ale za to Monster Hunter ma być z polskimi tekstami. To nowy ponoć. Dobrze. Ile mam? 1005. Czyli to, co zarobiłem. Speed Potion, Broader, Hot Tip. O, w tym sensie, że podpowiedź. Bo tip... Pewne informacje na temat... Moss Arrow, koniecznie. Ile? 125, obie.
Grotted, nie? Water Arrow. Też. No i gdzieś tyle. Healing Potion. No i jedną sobie wezmę. Ha, True Blindness, dziękuję. Dziękuję. Miło mi. Tak, kurczę, 35, tak staro. Ja myślałem, że 20. Nie, to bo... Ja sądzę, że to jest... Chociaż nie. Kiedyś mi ktoś zarzucał, że używam jakichś filtrów tutaj. Nic czego nie używam i osoby, które mnie widziały na żywo, mogą potwierdzić, że mam dużo siwych włosów za to. Tutaj nie... O, tutaj widać. Są... Jest siwucha, powoli. Dragon Fist VR. Zły Maćku. Ciekawe, to sprawdzę. Sprawdzę, dziękuję. Shine Hope ci współczuję, mam nadzieję, że zbiegi niepożądanych zdarzeń się skończą, bo... Oj, myślałem, że poprzedni rok był zły, bo był paskudny, ale ten... Oj, oj, oj. Dobra, wezmę sobie tę podpowiedź, żeby nie było. Hot tip. A co? I zacznij misję. Zombie się liczy chyba jako ofiara? Pozostała. Nie, no nie mogę zabijać błotozierżców chyba. No, bardzo jasno tu jest. Było ciemniej, wydaje mi się. Chyba na pewno było ciemniej. Wiecie, troszkę ściemnieje. Boże, jak ja dzisiaj mówię. Troszkę pościemniam. Bo jest za jasno jednak. Momencik, to jest tutaj. Ale jeszcze raz dziękuję za tę poradę. Wezmę sobie do 0,2. A może jeszcze? 0,18. Tak zrobimy. 0,18. I jest git. No, teraz to jest, proszę Państwa. Pięknie być nie mogło. True Blackness, nie, to są tematy, których wolałbym nie poruszać, wiesz? Ale dziękuję serdecznie. No chyba, że zrobię zbiórkę na moją grę VR-ową, bo kurczę, mieliśmy zdobyć finansowanie i kaput, i nic. Dobra. O, więzienie tylko tyle jest? O, jest tutaj. Posterunki straży. Czy ja jestem tutaj i muszę zanurkować chyba, z tego co pamiętam. Obecnie starość to gdzieś koło 70 lat. No pewnie tak, pewnie tak. Shine Hope, z tego ci bardzo życzę. Bardzo ci życzę, żeby problemy się skończyły wszelkie. Dobra, czy coś jest w tych wagonikach? Chyba nic. O, skadry. Patrzcie, jaka piękna woda. Plum. Skarby! Złoto! Zbieraj. Aaaa! Już 35. Ale się zaraz udusisz. Rafalinko, dziękuję serdecznie za obserwowanie. O Boże, zaraz się uduszę. Jest! Uff. Udało się nie udusić. Tutaj na razie mogę się poruszać w miarę głośno. Nie ma tutaj strażników. No ale jest zdecydowanie ciemniej. Wydaje mi się, że to ustawienie 0,18 jest odpowiednie. Dajcie znać, jak wy to odbieracie. Aha, no i od razu mówię, że spotkania z Garethem to będzie teraz tradycja. Złodziejskie czwartki. Tak to pomyślałem, że nazwę. I raczej tu mogę wskoczyć. Mogę tu wskoczyć, proszę. I w kolejny czwartek znowu się z Garethem spotkamy. To nie znaczy, że już kończę. Nie, jeszcze godzinkę spróbuję pograć.
Teraz te muchy, czy co? Czy one mi coś robią złego? F11. Zapisywanie udane. Czy on ożyje? Nie, udało się przejść. No, teraz jest klimat idealny wręcz. Raczej Thieves Day. Jak jest Thursday, to będzie Thieves Day. Christian SMS, witam serdecznie. Co to jest? Czy to jest mięso? Nie, to jest złoto. O, podniosę. Pyszny bewsztyk. O, ze złota, dziękuję bardzo. I srebro. Krystianie, nie, streamuję jednocześnie i tu, i tu. I cały czas jest blisko 500 osób. Dobra, idziemy powolutku, pełzamy. Ja nie pamiętam dokładnie rozkładu pomieszczeń, tutaj mówię. Tę misję ostatnio... 2003, no ponad 20 lat temu w to grałem ostatnio. Więc cholipka nic nie pamiętam. Nic. Oprócz tego, że tutaj będą chyba nie umarli ogólnie w tej misji i nieumarłych można zabijać i będą pilnowali wejścia do takiego pomieszczenia z młotem jakimś czy coś takiego, nie pamiętam. Popatrzcie jaka tekstura pajęczyny. Zrobimy tak, zapisz. Prawidłową wymowę miesięcy. Witam, Pawle. Będę, spróbuję tego specjalnie dla ciebie, Alexa, zagrać. Ale nie wiem, to jest prosta jest wymowa. January, february, march, april. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ale w zależności od akcentu będzie różnie. Z amerykańska będzie inaczej. Krystianie, dokładnie w tym samym momencie jest na YouTube transmisja. O, patrzcie, tutaj mechaniczne pudełko się uszkodziło. Kurczę, nie pamiętam w ogóle nic tutaj. Starałem się, czy nie lepiej będzie rysować sobie mapy. Chyba tych skrzynek nie można rozwalać, prawda? Z tego, co kojarzę. Ja mam wrażenie, że najtrudniejszym do wymogu... A co to było? Czy ja słyszę pająki? Ja słyszę pająki. Że styczeń jest jednak najtrudniejszy do wymowy. Wymowa... Dobra, proszę Państwa, uczymy się wymawiać słowo złodziej po angielsku. Jest to stosunkowo proste. A więc tak, wkładamy język między zęby, tak, i mówimy s, f. Jak mamy język między zębami, to jak spróbujemy powiedzieć sy, to nam wyjdzie th. Thief. Thief. Prosto. Nie thief, to nie jest f. Ten dźwięk to nie jest f. Bo f, takie zębowo-wargowe, pojawia się później. Więc to jest thief. Thief. Proste słowo, bardzo. Ogólnie ten dźwięk th, którego nie ma w polskim, sprawia duże problemy naszym rodakom niektórym. Natomiast jak się ktoś nauczy już go wymawiać odpowiednio, to zostaje ta wymowa i jest ok. Ale już mam, jakie światło teraz się zrobiło, może poczekajcie. O, lepiej. Więc to jest thief. I to, ten dźwięk istnieje także na przykład w języku hiszpańskim, szczególnie w hiszpańskim, tym hiszpańskim, nie meksykańskim, tylko w hiszpańskim normalnym. Więc to jest bardzo proste. Mam nadzieję, że od tej pory każdy z widzów, który nie wiedział, jak wymówić słowo thief, będzie wymawiał słowo thief bez żadnych problemów.
thief. Dobra. Gra. Kurczę, tu są pająki. Jak Bonnie Dydy, tu są pająki. A to jest trup. O, w mordę. No, dziad. Spadaj, dziadu. Nie będę się z tobą bił. Kurczę, jak tu ciemno jest. Muszę zgasić to światełko moje. O, od razu lepiej. O, w mordę. Jaki inteligentny. Inteligent zombie. Dobra, chyba jak przejdę tędy... O, w mordę jeża. Chyba się udało. No to nie będzie łatwa misja. Ale w sumie ja mogę je zabijać, nie? Próbować chociaż mogę. Jesteś trupem i trupem zostaniesz. Ja mam tylko 4 paski życia? Shit. To niedobrze. Jeszcze mnie blokuje. Nie blokuj mnie, dziadu. Dobra, idę dalej. No, to nie będzie łatwa misja. Oj nie. A, i wróciłem do początku. Super. Super. Dobra. Chodź, nabij się na moją pałkę, chrupałkę. Dobra. Oni chyba już nie wstają, prawda? Bonsoir, moi, moi. Mam nadzieję, że nie wstają. Kurczę, nie mówcie mi, że wstają. Jeszcze pamiętają, gdzie poszedłem pewnie. Mówią, oj ty, pacnąłeś mnie pałką, chrupałką. Będę za tobą chodzić po wsze czasy. Kurde, no wróciłem do punktu wyjścia. Dobra, tam był taki znak, factory. No rzeczywiście, chyba się budzą. Tutaj. A, bo tu jest winda, nie? Tu jest winda gdzieś. A czy te drzwi mogę rozwalić? Chyba nie, to nie jest taka gra. Nie, drzwi nie mogę rozwalić. Dearest creature in creation, study English pronunciation. Tak, znam ten wierszyk, znaczy znałem kiedyś ten wierszyk, teraz już go dokładnie pamiętam. Ale... Kurde! Ja pier... Nie, ja tam nie schodzę. Widzieliście tego pająka? Widzieliście tego pająka? Widzieliście odłok? Nie! Może mnie nie widzi. Kurde, winda pojechała do góry. Zgniecie mnie? Tak! Tak, zgniotło mnie. Co sądzę o angielskim Sikorskiego? Bardzo dobry, no to jest... Właśnie był kształcony w Wielkiej Brytanii. Dobrze mówi po angielsku, bardzo dobrze. Ma taki... received pronunciation. Z cieniem oczywiście polskiego, ale no jest Polakiem, trudno żeby mówił jak Brytyjczyk. Natomiast najlepszym angielskim spośród wszystkich polskich polityków, z tych, których słyszałem, to jest absolutnie i zdecydowanie pan Marek Magierowski. Nie ma osoby, która mówi lepiej od niego. Nie ma po prostu. On mówi najlepiej. To, że pan Sikorski ma żonę Amerykankę, nie świadczy, właśnie nie wpłynęło na zmianę jego akcentu, bo on ma akcent brytyjski, tak? To jest RP, południowa Anglia, klasyczny taki, jak to się mówi, lektorski akcent BBC.
Czekajcie, zacznę misję i teraz wczytam ją. O właśnie. I... No i dobrze mówi. Ważniejsze jest jednak to, co mówi, a tego komentować nie będę. A pan Marek Magierowski, no to jest... On nawet tak biegle mówi, ale tak biegle po hiszpańsku, bo jest w ogóle iberystą. Wstają, dopóki nie rozwalę ich wodą święconą, napisał Artemus. No właśnie. Nie posiadam takich zbytków jak jakieś wody święcone. Mam kompas, klejnoty, hot tip. Mam hot tip, sprawdźmy hot tip. Zdaniem Diketa, heretyka wypuszczonego ostatniego z rozpadni, kus jest przetrzymywany w czwartym bloku więziennym. Ja swego czasu miałem... Swego czasu miałem taki akcent w zasadzie nierozróżnialny, ale to już mi przeszło, bo trzeba mieszkać tam na miejscu. No, teraz jak zwykle, jak się spotykam z Brytyjczykami, to 90% Brytyjczyków, jak mnie słyszy, to jest przekonanych, że jestem z południowej Afryki. Że w południowej Afryce rzeczywiście mają podobny akcent, jak ja się posługuję. Natomiast myśmy się uczyli na studiach właśnie Received Pronunciation, tylko że no, już minęło sporo czasu. Już tak... No nie zjeżdżaj tam. Wejdź na to, o. I tutaj do góry. A, już jestem na samej górze. Czyli muszę tu zjechać. Jest kaplica z wodą. Tak, ja coś kojarzę, że coś takiego jest. Witam, Future. Ale cholewcia... Gdzie? Jestem na tym poziomie. Ja nie chcę zjeżdżać na dół, chcę jechać na górę, do góry. Ja nie chcę odwiedzić pająka morskiego. Nie. Nie odwiedzam pająka. Nie odwiedzam pająka. Spróbuję tutaj poszukać czegoś. Kurczę, on tu się ześlizguje prawie. Idę szukać jakiegoś przejścia. A ten wstaje. Ależ ci pojechtałem, co? Dobra, padł. Pierwszy padł. Tam jest coś za tym... za pajęczyną. Tutaj wejść nie mogę chyba. Kurczę, to mnie tak poraziło. Zastanawiałem się, skąd mam takie obrażenia, a to... Ha! Patrzcie na to! Ojojoj, ile tutaj trupów. Czy one wszystkie ożyją? Mam nadzieję, że nie. Dobra, one chyba się nie wdrapią za mną. No. Nie spodziewałem się takich, że tak powiem, eskapad w tym miejscu. A są. Niechże ciekawe. Wspinaczki. Czy to mogę zepchnąć? Tam coś jest daleko, świeci się. Zaraz, gdzie jest moje złoto? Chyba nie mam złota. Będę musiał i tak wrócić jeszcze. Tędy trzeba przejść. No, skakuj. Po tym gzymsie tutaj. Dobra, spróbuję. Hop. Patrzcie, cóż za mistrz. Spinaczki, to ja.
idę po... Jestem chciwy, kieruje mną chciwość, idę tam po srebro. Ależ chciwość mną prowadzi, proszę. Chciwość jest dobra na wszystko, pamiętajcie. Jest, ależ... Jestem po drugiej stronie mostu nawet. No, to teraz to już wszystko jasne, albo i nie. Myślałem, że jeszcze mogę wyżej pójść, ale chyba nie mogę pójść wyżej. Chociaż powinienem. Na live'ie, Maksymilianie, nigdy pierwszego Deusa nie przechodziłem. Natomiast tłumaczyłem pierwszego, czy drugiego? Bo drugiego Deusa, czy Invisible War, na pewno tłumaczyłem. Ale możliwe, że tłumaczyłem też pierwszego Deusa. Bardzo możliwe. Jeśli jest tłumaczenie pierwszego Deusa, to chyba moje. Bo Invisible War to niemal na 100%, znaczy nie, to na 100% tłumaczyłem. A czy przy okazji nie pyknąłem pierwszego, to nie pamiętam. Kurde, no, chyba trzeba zejść niżej. Bardzo mi się podobają takie zagwozdki geometryczne. Potroszę. Mu się dobranoc. Tak to czasami bywa, że człowiek spada z wieży. Powtórz. I nawet nie wie, co się stało. Dalej. Zacznij misję. Czytaj. Więzienie rozpadło. To jest po angielsku to jest chyba Cracks Left Prison. Tak mi się wydaje. Czytaj. Dobra. Wydanie trylogii na płycie, czy to, co było wydane w ekstra klasyce? Bo to kurczę, ja... To ja to chyba tłumaczyłem. Jak się robiłem tych gier tyle, że już naprawdę nie pamiętam, co tłumaczyłem. Dobra, nie chcę z tobą, dziadu, walczyć. Idę na dół. Poszperać. Gdzieś tu był napis Factory. Czyli do fabryki. Młodzi junacy, idziemy dzisiaj do prawdziwej pracy. Do pracy, do roli, gdzie nasza partia kochana nas wyzwoli. No tak, kiedyś to były mroczne czasy. Ty chodź tutaj. I... padł. Natomiast Thiefa nie tłumaczyłem, a pamiętam, że chciałem go tłumaczyć. Bardzo chciałem, bo byłem większym fanem Thiefa niż Deusa. Ale wtedy... chyba... kto to wydało? Wtedy to Cenega wydawała, a ja wtedy głównie robiłem dla CD Projektu. Coś takiego było. Dobra. To jest wejście do fabryki. Tutaj jest gentleman ten. Ja wejdę znowu sobie tędy, pójdę, ale nie wiem, czy to jest droga, która gdzieś prowadzi, czy to jest droga, która pozwala mi jedynie na zebranie tego srebra. Bo nie widzę żadnych miejsc, w których mógłbym się chwycić. I coś z nich zrobić. Ja spróbuję rozwalić tą skrzynkę. Maksymianie, gdyż jest to piosenka, którą wymyśliłem teraz, zainspirowany książką Ryszarda Ćwierleja Mokra robota? Zaraz, poczekajcie, śliska sprawa. Śliska sprawa, och, polecam. Polecam, jeśli ktoś dorastał w najweselszym demoludzie, czyli w Polsce, no to będzie mieć dużo wspomnień, kiedy... sobie posłucha tej książki, bo jest znakomity audiobook, czytany przez pana Leszka Filipowicza.
Strzały linowej nie posiadam. Nie, nie, mam tak. Mam mieczyk, mam pałkę, chrupałkę, mam strzałę szerokogrotową, mam wodną oraz tą mchową. I proszę mi teraz nie mówić, co nasi przodkowie nam dali, tak? Bo jak słyszę mech, to od razu jest... Chyba mi nie idzie schodzenie. No trudne jest poruszanie się tutaj. Mogę to włączyć jakoś? O, to są wskaźniki, ale chyba nie mogę włączyć. A może on się auto zabije? Powinien tu wejść i się zabić. No nie wiem, no chyba muszę zjechać do tego nieszczęsnego pająka. Nie widzę innej drogi. Chociaż nie jest to coś, co mnie w jakikolwiek sposób zachwyca. Kurczę. No, no widzicie tego pająka? Przecież on jest obrzydliwy i olbrzymi. A może ja go mogę zabić z uku? W odwłok lepiej, czy w łeb? Tak szybko! Tak szybko, jakim ja jestem super szczelcem. Czego ja się bałem? To zwykły pajączek, co prawda wielkości owczarka niemieckiego, zmutowanego, ale co tam. O! Strzała. I nic więcej tu nie ma. Jest tylko strzała mchowa, mchiczna i nic więcej. No, chyba, że coś... Nie, tutaj jest, ale tu jest ciemno i nic nie widzę. Totalnie ciemno jest. Nic. O! Wzrok się przyzwyczaja, ale nadal nie widzę żadnego przejścia. Dobra, czyli muszę pojechać na górę. Zdobyłem tutaj jedynie dwie mchowe strzały. Nic więcej. Wyżej nie pojadę. Ryszard Ćwirlej, Maksymilianie. Ryszard Ćwirlej. Na zniszczonym mostku, gdzie jest głaz, ustawia się... A możliwe, wiesz, Pawle, bardzo możliwe. A, aż tak... No to skomplikowana gra jest jednak. Dobra, a ty zgiń, chłopie, zgiń. Daj się porazić. Dobra, idę na górę. No jednak gry sprzed lat były odrobinę bardziej wymagające. Da się windą pojechać na najwyższe piętro. To kurczę. Znaczy pewnie się da, tylko nie wiem. Ja nie wiem jak. A, rzeczywiście tam można. Idę zaraz. Dobra, idę ze skrzynką. Spróbuję nie spaść. O, jestem. Idę sobie po gzymsie. Wdrapuję się tutaj. I mogę tu postawić skrzynkę? Nie czas. Tutaj. Jest, rzeczywiście. Proszę państwa. Nawet bez skrzynki chyba się okazuje, można tutaj wejść. No. No nie powiem. Nie powiem. Nie pamiętałem tego w ogóle. O, jest kolejny truposz, ale to już jest truposz młotodzierżcy chyba. Jest też winda. Mogę ją tu przywołać chyba.
Oż mordę. Siski interes, to przepraszam, nie siska sprawa, siski interes. O, rety. O, rety. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Wczytaj. Więzienie rozpadli. No dobra. Kiedyś to były gry, teraz już nie ma gier. Dobra, czyli po prostu ich olewam. Idę tutaj. Ale popatrzcie, jakie to wszystko jest tutaj nieoczywiste, tak? Nie ma żadnych żółtych znaczników, idź tędy. Wszystko trzeba po prostu dokładnie zbadać i wtedy wyciągnąć jakieś logiczne wnioski z tego, jak jest rozłożone otoczenie. Dobra, F11 i sobie skoczymy. Bo jestem chciwy. Bo właśnie dostałem informację, że Twitch mi wypłacił pieniądze. Jestem bogaty. Udało mi się zdobyć całe 600 zł. Będzie na jakieś gry. Dobra, więc zdrapujemy się tutaj. O. Jeszcze raz. O, i teraz stąd. Proszę. Dało się bez skrzynki. Ravenlofta nie było. A, czy kolegi Ravenlofta nie było? Nie było, a gry Ravenloft też jeszcze. Oj. Źle. Po co ja tu spadałem? Jeszcze raz. No wskakuj. O, jest. Dobra. Muszę się stąd jakoś ulotnić. Chodź windo, chodź windo, chodź windo, chodź windo, chodź windo. Ha! Gdzie się ten skok? Nie! 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 Słynne ostatnie słowa! O Boże! O Boże! Wczytaj. Szybki zapis. Wczytaj. Dobra. Dobrze, że miałem tutaj zapis. Zapis chciwości. Tak go nazwę. No, chłopie. Dobra, teraz tak. Przywołaj windę. Tak. Poczekaj, aż sobie pójdą żygacze. I przywołaj windę. I się schowaj tutaj. O, oni tutaj przez pajęczynę nie przechodzą. O! I teraz hop. I papa, panowie, papa, na drugie piętro. O, właśnie. I teraz jestem w miejscu, w którym mnie chyba nie było przedtem. I oczywiście zapisujemy. Tak, tutaj mnie nie było. I może tutaj nie ma tych paskudników więcej. Chociaż to jest pewnie złudne oczekiwanie. Proszę.
F12, poproszę. Lichy Scyrzu, witam. Tak, The Black Parade, czekam na Black Parade zagranie za jakiś czas. I mam nadzieję, że... Właśnie, jak graficznie wygląda Black Parade, bo jest na silniku tym samym, prawda? El Hopanes, dziękuję serdecznie za obserwowanie. Tormentowi dałbym... Jeśli chodzi o jakość mojego tłumaczenia... No, 4 minus. 4 minus. No, 4. No, tam jednak trzeba było ten język stworzyć, ten slang cały, no to 4. Wolę 1 niż 2 chyba. Chociaż trudno powiedzieć. Obie są świetne. Patrzcie, gdzie ja jestem. Na powierzchnię wyszedłem. Mogę zrobić nura do wody. Ta woda wcale nie wygląda podejrzanie. Nic a nic. Piękne niebo. A Thief 3 też jest dobry. Tylko mam oryginał na Xboxa nawet. Tylko niestety Thief 3 cierpi na to właśnie, że był robiony na Xboxie, bo jest bardzo pocięte są misje. Nie wiem jak na PC-cie, bo nie pamiętam teraz. Pamiętam, że grałem na Xboxie, to co chwilę coś się doczytywało. No tu nic nie było ogólnie. Zlazłem tam. Mogę dojechać jeszcze na sam dół. Tak, do pająka mogę pojechać tędy. To jest ta sama winda. Tak, to jest ta sama winda. Dzień dobry, panie pająku. Do widzenia, panie pająku. No właśnie, to czy tego AI nie można naprawić, skoro jest takie skopane? W sensie, czy nie można zmodyfikować go, skoro i tak ten silnik przeorali tak bardzo, to pewnie zmiana ustawienia tutaj sztucznej inteligencji to jest tak naprawdę kwestia paru zmiennych. Nie wiem, przestawienia 0,5 na 0,3 i już. To tak jak była sprawa z tym. Obcy, Colonial Marines, gdzie gra nie działała, nie działała sztuczna inteligencja w grze. I okazało się, że to był błąd kodu, gdzieś źle był chyba postawiony średnik albo dwukropek i po usunięciu tego gra zaczynała działać dobrze, przynajmniej w wersji PC-owej, bo niestety na konsolowej nie można było tego zmienić. Dark Defender, koszulka z Tormenta, tak, to była fajna rzecz, niestety moja gdzieś zniknęła w pomroce dziejów. Jest mod poprawiający inteligencję przeciwników. No to ja chętnie. Najlepiej, żeby byli bardzo głupi. Im głupsi, tym lepiej. W moim przypadku. Nie doceniam ich inteligencji. Życzyłbym sobie, żeby byli totalnymi burakami. Szczególnie te tutaj. Dziady. Dobra. Dobra, gdzie jest ta kapliczka? Kapliczko, chodźże do mnie, zapiszmy stan. Trup. Kurczę. Gdzie jestem na mapie, tak orientacyjnie? No już blisko jestem fabryki. Slavic Sky, na pewno będę sprawdzać Black Parade.
No ja pamiętam, katakomby były strasznie frustrujące. Oj, ekstremalnie frustrujące były. Dobra, poszedł sobie, dziękuję panu. O, dobra, tu jest winda, tutaj jest factory. O, mordę, co to jest? Pułapka. Szkieletowa pułapka, aż mi serce uderzyło. Ursusie, witam cię serdecznie. Witam niedźwiedzia. Dobra, wdrapuję się coraz wyżej. O! Są już młotodzierżcy. No chłopie! Idź żygaj na kogo innego. Oni mnie jeszcze słyszą, tak? Cease hiding and die like a man. Kurczę. Jeszcze twierdzi, że mnie widział, no. Nie widzi mnie, na całe szczęście jestem niewidzialny, powolutku. Dobra, polas. Schodzi znowu? Schodzi. Kurde. Nie, nie pokażę mojej twarzy. Jest zbyt piękna. Byś był przerażony. No, lewitował przez chwilę. Nothing to see now, I fear. Nie możesz tu je skradać? A rzeczywiście. Nie słychać. A jednak nie słyszał. No właśnie, jestem szczurem. Nie warto zwracać na mnie uwagi. What is that? Stop! Who art thou? Moi drodzy, jest już późno. Nie daję rady. Niech to będzie podsumowanie tego etapu. Ja do niego wrócę. Poćwiczę jeszcze może. Ale przede wszystkim dziękuję za jakże liczne stawienie się dzisiaj. Jest mi niezmiernie miło, że tyle osób się pojawiło. Jestem zaskoczony tak, że tyle osób się pojawiło. Ale tak, muszę już też kończyć, bo właśnie dostałem od kolegi Andrzeja informację, że jutro o 8 rano nagrywamy kolejny odcinek Grysława. Natomiast postaram się jutro, znaczy już jest dzisiaj, więc w piątek, o godzinie 14 mniej więcej, zrobić taki szybki rzut oka na Unicorn Overlord. Bardzo ciekawą, nową grę od Atlusa. Grę od Vanillaware, tak? Czy Vanilla Soft. Autorzy Dragon's Crown chociażby. I jest to tytuł niezwykle ciekawy i chciałbym go wam zaprezentować. Kupiłem go na PlayStation 5, mam nadzieję, że się wam spodoba, bo to gra warta zainteresowania. Szkoda, że nie ma jej na PC-ta i pewnie na razie nie będzie. No i cóż, zobaczymy jeszcze, kogo możemy o tej porze nawiedzić. Zobaczę, czy tutaj mam jakiegoś... O, tutaj. Czy możemy z kogoś zrajdować. Gdzie tutaj jest jakiś... O, tutaj jest. Czy o tej porze ktoś nadaje? Pewnie nadaje kolega Lord Ciacho.
ale jest też na przykład Lubię Stare Gry oraz jest redaktor Kebab oraz kolega Cialny. Moi drodzy, odwiedźmy kolegę Cialnego. To jest jeden z moich widzów. Ma mało widzów, więc jeśli można was zaprosić do niego, to będzie mi bardzo miło. On gra teraz w Pool World, Cialny GD. Może się wam spodoba, a może nie. A jak tak, to zostawcie mu informację, że ma fajny kanał. Dziękuję wam serdecznie za dziś. Widzimy się prawdopodobnie jeszcze dziś, więc tymczasem dobrej nocy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Karol pod poduchy i szczypawki na zabawki. Pa, pa, dobranoc. Rajdujemy!